Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, przepraszamy za przerwę, która by, no, dwa, by nie spotkaliśmy w zeszłym tygodniu. Były wakacje. Trochę wynikło ona z powodów technicznych, trochę moich zdrowotnych. Tak, ale pan Krzysztof, nasz realizator, pojechał na wakacje z dziećmi i spotykamy się po dwóch tygodniach i bardzo się już cieszymy na to spotkanie z Państwem. Proszę Państwa, od razu na początek chciałem bardzo podziękować za życzenia. I proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że obaj, chyba się zgodzisz ze mną, należymy do pokolenia, którego marzeniem było no, Polska właśnie bezpieczna, zasobna, mocno umocowana w strukturach zachodnich i mieliśmy nadzieję, że nam się to uda, tak? I no nie, no to nam się udało się, tak. Ale wciąż ale to, jest stawiany nad tym znak ale to zapytania. Nie jest dany raz na zawsze, jak widzimy, tak? Tak? I nawiązując do życzeń urodzinowych, to możemy sobie to przypomnieć Państwu, tak? I też marzyła nam się Polska, która by była no, państwem też mocnym w sensie takiej struktury demokratycznej, tak, że procesy demokratyczne nie byłyby nigdy podważane i to też nam jakoś nie wychodzi ostatnio. No, ale nie o tym. Nie najlepiej nam wychodzi. Ale natomiast to się przekłada na politykę zagraniczną, ale nie o tym chcielibyśmy mówić, bo informacji na ten temat jest mnóstwo. Tak, chcieliśmy zacząć od Davos, ale chyba zaczniemy od pytań, bo sporo, tak, bo potem sporo pytań i komentarzy z Państwa strony tak, już się tylko pojawiło. Pozwolę, że jeszcze powiem, proszę Państwa, że prosimy oczywiście o polubienia, o łapki w górę, no i bardzo dziękujemy, bo tu co jakiś czas nam się pojawiają jakieś serduszka, naklejki, rozumiemy, że to jest wyraz sympatii dla nas. No i zaczynamy od pytań. Tak, to zacznijmy od pytań. Tutaj pan Tomasz Wesołowski całą serię pytań trudnych bardzo postawił. Ale poczekaj, najpierw rzeczywiście bardzo dziękujemy, że prezent jest miły, że Turcja się zgodziła. Tak, ale tego się spodziewaliśmy, tak, że Turcja tak, przegłosuje. Natomiast dziwactwem jest, że okazuje się, że hamulcowym stały się Węgry i pewnie do tych Węgier, zresztą tutaj również już pytanie się pojawiło, czy kwestia węgierska się pojawiła w tych pytaniach. Tak. Zaraz do tego przejdziemy. Tak. No i sytuacja, że zaprasza się szwedzkiego premiera, żeby do siebie, żeby z nim przedyskutować, to premier Szwedzi odmówili tego przyjazdu. To jest, no, dyplomatycznie to chyba jest dziwne. Dyplomatycznie jest to dziwne, no jest to po prostu brutalne powiedzenie, że przyjeżdżaj, my ci powiemy za ile. No, tak to w języku dyplomatycznym brzmi, no, ale zostawmy na chwilę Viktora Orbana w spokoju, bo tutaj padło pytanie o zestrzelenie tego Iła-76 nad Białgorodem z ukraińskimi jeńcami wojennymi. No, rzeczywiście jest to gigantyczna tragedia, tylko to do pana Tomasza od razu odpowiedź. Nie mam wiedzy, z jakiego powodu. Czy był to błąd obrony ukraińskiej, czy była to jakaś prowokacja. No niewątpliwie jest to sytuacja tragiczna, że ludzie po długim czasie bardzo ciężkiej niewoli już są prawie w domu i nagle giną. Nie wiemy, ja nie wiem na pewno, od jakiej rakiety, prawdopodobnie rzeczywiście ukraińskiej. Więc sprawa jest ponura, no ale tutaj trudno jest to skomentować. Co do zachowania ministra Bartoszewskiego, który oświadczył, że rosyjskim zbrodniarzom nie poda ręki, no ja bym powiedział tak, że zbrodniarzom się nie podaje ręki. Więc tutaj nie ma... Tutaj nie ma sporu, to nie jest zachowanie niegodne dyplomaty. Natomiast być może ogłaszanie tego przez urzędnika tej rangi, co wiceminister spraw zagranicznych, nie jest najlepszym pomysłem, bo to się powinno rozumieć samo przez się. Zbrodniarzom się ręki nie podaje, tylko no, jest kwestia zdefiniowania tak naprawdę tych zbrodniarzy. No, nie wszyscy Rosjanie są zbrodniarzami zapewne, a z którymi z nich trzeba będzie pewnie prędzej czy później rozmawiać.
I trzecia kwestia, której tu dotknęliśmy, czyli to, co pan Tomasz pyta, czy polski, pytałeś, jest twierdza. Polski rząd nie ma legitymacji do strofowania Węgier pod względem ich polityki zagranicznej. To suwerenne decyzje każdego państwa i tak dalej. Premier Tusk nowym cenzorem Unii. Otóż nie do końca, panie Tomaszu, ponieważ Węgry są częścią Unii Europejskiej i NATO i w obu tych organizacjach obowiązuje zasada solidarności i konsultacji. I jest całkowicie uprawnione zarówno krytyka polityki węgierskiej przez nas, jak krytyka naszej polityki przez Węgrów, przy czym no Węgrzy w Unii Europejskiej są w tych kwestiach w absolutnej mniejszości. Natomiast jeżeli Węgry byłyby poza organizacjami, prowadziły sobie taką lub inną politykę, to oczywiście też ją możemy krytykować, tylko zupełnie w inny sposób. Natomiast wtedy, kiedy Węgry stały się hamulcowym, na ewidentne zamówienie rosyjskie, wejścia Szwecji do NATO, bo bardzo przepraszam, ale o ile jeszcze Turcja miała jakieś słuszne, niesłuszne, nieistotne, miały jakieś argumenty i jakieś realne spory ze Szwecją związane z potężną mniejszością kurdyjską w Szwecji, o tyle Węgry tego typu problemów ze Szwecją nie mają. Czyli blokowanie przez nich rozszerzenia NATO jest już wyłącznie grą na rzecz partnera rosyjskiego. I w tym momencie, krytykując politykę węgierską, my mówimy, że ponieważ w tym naszym klubie chodzi się w krawatach, to jeżeli ktoś się ubrał w zakrwawioną rubaszkę, to nie bardzo do tego klubu pasuje. To samo dotyczy węgierskiego blokowania pomocy dla Ukrainy, które jest no, też działaniem w gruncie rzeczy w interesie Moskwy. Wobec tego jest pytanie, czy nie wolno nam bardzo krytycznie odnieść się do polityki bliskiego nam państwa, z którym bardzo ściśle współpracowaliśmy od kilkudziesięcioleci. Czy nie wolno nam się krytycznie od tej polityki odnieść w sytuacji, kiedy to jest polityka, która nam zagraża. To nie jest tak, że my strofujemy Węgrów, bo oni sobie tańczą czardasza, tylko strofujemy Węgrów, ponieważ wykonują działania polityczne bezpośrednio zagrażające Polsce. Więc polski rząd ma pełną legitymację, żeby w tej kwestii Węgrów strofować. No tutaj człowiek Xboxa dalej właściwie robi taki króciuteńki przegląd protrumpowskich haseł. Ja bym powiedział, że pokój przez siłę to jest zdanie dość oczywiste. Osiągnięcie pokoju, czy pilnowanie pokoju jest możliwe tylko wtedy, jeżeli ma się dostateczne środki odstraszania, które potencjalnego gangstera, rewizjonista, jak zwał, tak zwał, w polityce międzynarodowej, powstrzymają przed takim działaniem. No to jest równie oczywiste jak to, że wtedy, kiedy mieszkamy w dzielnicy pełnej rabusiów i chuliganów, to nie zaatakują nas, jeśli wiedzą, że mamy albo dobrą ochronę, albo dobry karabin w domu, prawda? No ale to bym cię prosił też od razu, żebyśmy omówili ten przypadek Hutich, prawda, i sytuację na Morzu Czerwonym, prawda, bo tam siła została zastosowana, prawda, natomiast jest bardzo wątpliwe, żeby to było skuteczne, prawda, żeby... No okej, okay, no tylko pytanie brzmi, w jaki sposób na to zareagować, no. Jak można inaczej zareagować na fizyczny bandytyzm, no bo tym są te ataki na cywilne statki przez Hutich, jak użyciem siły, no.
no, negocjować z nimi w jakiś sposób. No, oni bardzo tego chcą, bo oni chcą być uznani, prawda, międzynarodowo. I... No tak, ale jednocześnie no, działają znowu na zlecenie tak naprawdę, tak jak Węgrzy wydaje się, że działają na zlecenie Moskwy, tak Huti działają na zlecenie co najmniej Iranu, w każdym razie tych, którzy są zaangażowani w destabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie, no bo ich ataki, czego oni nie ukrywają, są powiązane z terrorystyczną akcją Hamasu i brutalną dosyć odpowiedzią Izraela na ten terroryzm. Jest to próba zastraszenia świata demokratycznego poprzez zamknięcie potężnego kanału transportowego, czyli znowu wracając do mięsa polityki, którym są pieniądze, czyli podwyższenia kosztów wymiany handlowej azjatycko-europejskiej. Tylko jestem o tyle zdziwiony, bo że to w istocie uderza w dużej mierze również w interesy chińskie. Bo przecież lwia część handlu, który płynie przez kanał Suezki, to jest handel z Chinami i okolicami. Oczywiście również z Japonią, ale największym uczestnikiem tego handlu są Chiny. Więc podwyższenie kosztów towarów chińskich automatycznie obniża konkurencyjność Chin na rynku europejskim, czyli w istocie działa w interesie Stanów Zjednoczonych, to bądźmy brutalni, które chcą polityki dekaplingu, czyli wyjścia europejskich inwestorów i Europy z Chin i rozluźnienia generalnie relacji chińsko-europejskich. No ale to pokazuje tylko stopień skomplikowania polityki międzynarodowej. Opływanie przylądka dobrej nadziei to jest mniej więcej 10 dni dłużej żeglugi, tak jak czytałem. Koszt ekspedycji kontenera z Szanghaju do Rotterdamu wzrósł o 250%. No więc jest jak jest. No. Jest to po prostu kolejny model terrorystyczny, tak jak napady pirackie u wybrzeży Somalii, że w tym samym miejscu praktycznie. One były dużo mniej groźne. I ja nie widzę innej odpowiedzi, jak odpowiedź siłą. No, po prostu w innym wypadku ci terroryści poczują się rozzuchwaleni, nawet jeżeli ich się przypadkowo opłaci na krótki czas, bo można oczywiście pewnie negocjować z nimi, zapłacić jakąś cenę polityczną czy finansową. No tylko za 2 miesiące znajdą nowy powód do szantażowania świata, więc tak samo jak z Hamasem zresztą. No, w jakiejś mierze polityka Izraela, który dąży do absolutnego wyeliminowania Hamasu, jest polityką trafną, bo inaczej, jak nie teraz, to za 2 lata albo za 3 lata kolejne setki cywilów zostaną wymordowane przez kolejny najazd bandytów, zamówiony tak naprawdę przez wielkie mocarstwa, bo pamiętajmy, że tu jest klucz. Że to nie jest tak, że Hamas, Huti, wszyscy inni działają na własną rękę. To nie są goście, którzy siedzą z procami, łukami i beczułką trotylu, tylko to są ludzie, którzy od państw sponsorów dostają nowoczesną broń, dostają pieniądze, dostają szkolenie i działają na zamówienie właśnie tych możnych tego świata. Niestety tak to wygląda. Mamy pytanie o Davos od pana Tomasza. Tak, pan Tomasz pyta o Davos, ale konkretnie omawianie choroby X. Z tego, co ja rozumiem, to jest to przygotowywanie się do ewentualnej nowej pandemii, do czarnego łabędzia. Przeczytaliśmy niedawno informację, że w laboratoriach chińskich wyhodowano taką mutację wirusa SARS-CoV-2, która jest w 100% śmiertelna. A co prawda wiele wskazuje na to, że tego typu wirus, gdyby normalnie się rozprzestrzeniał, nie miałby takiej śmiertelności, ale
50% wystarczy, prawda, żeby było to klęską kompletnie niewyobrażalną w skali światowej, więc zarówno jest to rozważanie bardzo prawdopodobnej opcji, że za chwilę pojawi się jakiś wirus, który znowu przyniesie światową pandemię i trzeba się przygotować na reakcję na to, jak i że wydostanie się jakiś niesłychanie groźny wirus z laboratoriów i spowoduje tego typu znaczy w ogóle, chorobę, ale ja bym powiedział coś innego, bo mamy mówić o Davos. Znaczy ja rozumiem, że w ogóle nie możemy mieć pretensji o to, że dyskusja na ten temat w Davos się odbyła. Bo to jest jedno z zagrożeń, głównych zagrożeń naszych czasów. Bo Davos u nas w Polsce zostało przykryte przez, powiedzmy, niefortunne wypowiedzi pana prezydenta Dudy. Pewnie do tego jeszcze będziemy musieli wrócić, choć wracam do tego z przykrością, powiem szczerze. Natomiast organizatorzy forum w Davos zdecydowanie zarysowali kwestie, które są fundamentalne z punktu widzenia współczesnego świata. Pamiętajmy, że tam były 4 bloki tematyczne. Jeden z nich to było bezpieczeństwo, rzeczywiście, ten blok pierwszy. I tutaj mamy właśnie kwestie wojny przeciwko Ukrainie, w ogóle zagrożeń wojennych, przemysłu zbrojeniowego, etc., etc. Ale pozostałe bloki dotyczą zagrożeń o charakterze cywilizacyjnym, czyli właśnie bezpieczeństwa w sieci szeroko rozumianego. Zresztą bardzo ciekawe były te debaty dotyczące bezpieczeństwa elektronicznego, zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją i tak dalej, i tak dalej. Kolejny to była właśnie kwestia ekologii i zdrowia publicznego. No i wreszcie kwestia, czy wychodzimy z kryzysu ekonomicznego. Pamiętajmy, numer jeden w tych 4 blokach to było bezpieczeństwo, numer 2 gospodarka, numer 3 elektronika, numer 4 bezpieczeństwo ekologiczne, szeroko rozumiane, czy zielony program. I też warto o tym pamiętać, że ci ludzie, którzy są takim, quasi dyrektoriatem światowym, bo jednak tam jest grupa czołowych przywódców politycznych, ale ogromna większość to jest wielki, czy wręcz gigantyczny biznes. To są główni goście Davos. A te 2500 ludzi, którzy tam przyjechali, mamy 60 głów państw, a cała reszta to są już ludzie, którzy bardziej myślą o gospodarce i rozwoju cywilizacyjnym niż o tej ścisłej polityce. Czyli Davos, jeśli już przechodzimy do tego, musimy zwracać uwagę na to, że to nie było tylko o ekonomii, tylko że to w ogóle było o problemach światowych. O problemach globalnych. Tak. Zresztą tu mamy. O wszystkich moim zdaniem, bo. Nie o wszystkich, bo na przykład bardzo niewiele mówiono o konflikcie izraelsko-palestyńskim na przykład. To był stosunkowo marginalnie potraktowany problem. Dużo więcej natomiast o sprawie Ukrainy. No tak, ale nie mówiono też nic o ostatnich wydarzeniach między Koreami, prawda? Kiedy symbolicznie Kim nakazał zburzyć ten pomnik, prawda, tych Zjednoczenia Korei, prawda, co odkryli w ogóle, zdaje się, z satelitów. Tak, a poza tym, że wskazał głównego wroga Korei Południową, no i ciągle ćwiczy, prawda, więc co to ma... Znaczy, no nie tyle ciągle ćwiczy, ciągle prowokuje. A więc... Ciągle prowokuje, bo też, ale to jest... Przypadek Hutich tak naprawdę. Wojna między Koreami, gdyby wybuchła, no to jednak dla gospodarki światowej miałaby o wiele większe znaczenie, prawda, niż przypadek Hutich. No, jeżeli zostanie zablokowany szlak przez Morze Czerwone, no to ja bym powiedział, że jest porównywalne. Przy czym oczywiście, jeżeli by wybuchła wojna między Koreami,
To nie byłaby to wojna między Koreami, tylko tak. byłaby to znowu wojna chińsko-amerykańska prowadzona cudzymi rękami. No, tak. no, bądźmy szczerzy. Samodzielność Kima ma swoje granice. To jest niewątpliwie, niewątpliwie polityk czy dyktator, jak zwał. O względnie dużym zakresie samodzielności, ale tak naprawdę no, jest to kraj pod parasolem i kuratorem chińską. Wobec tego tego typu wybryki bez autoryzacji w Pekinie się nie odbywają, a prawdopodobnie odbywają się wręcz na zamówienie Pekinu, któremu zależy na eskalowaniu napięcia w tym regionie, jednocześnie eskalowaniu napięcia w taki sposób, który nie będzie bezpośrednio wskazywał na Chiny. Bo Chiny jeszcze do kolejnej wojny światowej nie są gotowe. Ale właśnie tutaj mamy u państwa, a propos Davos. No nie, ale jeszcze rozmawiajmy o tym dużym formacie Davos, więc zwracamy uwagę, prawda, że no, na to, że to było jednak wydarzenie jak gdyby nie tylko dotyczące bezpieczeństwa. Nawet nie przede wszystkim. Tak, znaczy w ogóle, że było problemach globalnych i tak na to należy patrzeć. I w związku z tym, czy zarzuty, jakie się pojawiają na przykład u niektórych komentarzach, że Davos to już jest passé, prawda, że powinno się odbyć nie w Davos, prawda, w tym zamolałym Szwajcarii, prawda, tylko gdzieś w Azji. Czy one w takim razie są słuszne, bo to... Ale są tego typu fora azjatyckie, bliskowschodnie, to Davos jest największe z tego powodu, że ciągle jeszcze świat demokratyczny, świat północy jest dominujący w skali globalnej. To jest nasze forum, no bo podobne imprezy robią Chińczycy, robią Emiraty Arabskie, robią Rosjanie nawet, gdzie też bardzo wiele różnych postaci istotnych przyjeżdża, ale nieporównanie mniej niż przyjeżdża do Davos. No, no, i w dalszym ciągu Davos jeszcze jest największym tego typu spotkaniem. To jest największe tego typu spotkanie, a głosują niesłychanie bogaci ludzie swoimi portfelami. Skądinąd bardzo ciekawy był motyw, właściwie przez nikogo nie zakwestionowany, gdzie grupa miliarderów międzynarodowych, głównie amerykańskich, a nie wyłącznie, wystąpiła z żądaniem, żeby ich opodatkować. Że powinien być dla najbogatszych ludzi, powinien być ustanowiony specjalny podatek i że oni są gotowi się dzielić. Jakby. Oczywiście ja bym tutaj przesadnie nie wierzył w tą chęć dzielenia się, aż tak bardzo. No, zawsze mogą to zrobić w inny sposób. Niż tak, natomiast pojawił się i jak mówię, był autoryzowany przez kilkunastu ludzi no, z pierwszej pięćdziesiątki bogactwa na świecie. Pamiętasz, kto tam był między nimi? W tej chwili, w tej chwili nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić. Nie włożyłem się do tego, swoich notatek. Natomiast pojawił się ten projekt opodatkowania najbogatszych i z tego opodatkowania, tak jak, bo to chodziło o 2% chyba podatku, jak z tego opodatkowania tych miliarderów byłoby kilkaset miliardów dolarów na wspieranie różnych, no właśnie biedniejszych ludzi, warstw, państw i tak dalej. I to było bardzo serio rozważane. A czy tam był w ogóle temat biedy na świecie poruszany? Nie wypada. Znaczy, tak, no w takim gronie oczywiście był poruszany temat biedy, ale był poruszany no, powiedzmy nie jako temat wiodący, aczkolwiek no, ludzie typu Yuvala Harariego, oczywiście, którzy tam też byli, mówili o tych nierównościach i mówili o tym, że to prowadzi do katastrofy. I to było tak naprawdę zresztą punktem, takim wyzwalaczem tego wystąpienia miliarderów, że my tu chcemy się podzielić. Uważamy, że powinniśmy się podzielić. No,
Naturalnie każdy z nich może to zrobić, ale rzeczywiście byłoby czymś interesującym, gdyby w skali globalnej no, grupę, nie wiem, tych 1000, 2000, 3000 najbogatszych opodatkować specjalnym podatkiem solidarnościowym, nazwijmy to. Zwłaszcza, jeżeli sami o to proszą. Tylko jak mówię, ja osobiście jestem dość sceptyczny, bo może się za chwilę okazać, że te 2% to jest ściągane od bieżącej pensji, bo wszystko inne jest pochowane w rajach podatkowych. To tego bym niestety nie wykluczał. Ale ja miałem coś innego. Ja z ogromnym smutkiem oglądałem to, że właściwie przekaz z Davos w Polsce był ograniczony do serii przedziwnych konferencji prasowych pana prezydenta. Tak jakby nasze środki masowego przekazu, nawet no te najbardziej wytrawne wydawałoby się, i tu ukłon w stosunku do mediów publicznych, które powinny ten właściwy przekaz nam jednak dać, prawda? Że to w ogóle Polacy jak gdyby wiesz, nie byli w ogóle, nie potrzeba było im tej wiedzy, o czym się toczy dyskusje światowe. Czyli wiesz, jak to mówi taki Zmrożka chyba to był cytat, tak? Między Bugiem, Odrą, Nysą, tylko my są, tak? I koniec, więcej nas nie interesuje. No to mamy w literaturze całe mnóstwo tego typu cytatów, ale no jest to nasza gata z kraja. Ale jest to smutne rzeczywiście, bo to jest dowód na ogromne spłycenie polskiej debaty publicznej. My wtedy, kiedy cały świat rozmawiał o ratowaniu klimatu, o zagrożeniach, o tym, że za chwilę sztuczna inteligencja nas zdominuje, etc., etc., to myśmy rozmawiali o dwóch dżentelmenach, którzy siedzieli w mazowieckich więzieniach, kiedy będą zwolnieni i jak się czują. No. Nie ukrywam, że mnie to martwiło. A z kolei w wypadku tych politycznych relacji, no to właśnie wszystko skupiło się na bardzo niefortunnych wypowiedziach pana prezydenta. A dlaczego niefortunnych? Ja nie wchodzę w tej chwili w meritum w ogóle tych wypowiedzi. Czy on miał rację, czy nie miał racji, nieistotne. Natomiast jego opowieść jest no, w jakimś sensie zabójcza dla wizerunku Polski w świecie. A ustaliliśmy kiedyś, że wizerunek państwa to jest naprawdę bardzo, bardzo istotna kwestia. Wizerunek międzynarodowy, czy stereotyp międzynarodowy, jak to zwał, tak zwał. Ale ja powiem tak, no, mieliśmy przez ostatnie 8 lat, znowu, nie odnoszę się, czy słusznie, czy niesłusznie. Jest szarganą opinię. Czytelnik, ja nie mówię o czytelniku Foreign Affairs, ja mówię o czytelniku takich najbardziej popularnych gazet i portali właśnie typu Bilda, The Sun, czy US News and World Report. Ci ludzie mieli cały czas serwowany opis, że w Polsce rządzi rozszalały populizm, katolicki konserwatyzm, połączony na dodatek jeszcze z jakąś mini dyktaturą. No i antysemityzm, prawda? Tak. Dostawali tę paczkę, że ta Polska jest. Ludzi LGBT i tak dalej. Tak, że ta Polska jest niedopasowana do świata zachodniego. Tak. Otóż po wyborach 15 października. Ten odbiorca zaczął dostawać komunikaty formułowane przez polityków odchodzącego rządu wtedy, że w Polsce dzieje się dalej niedobrze, że łamią prawo, że jest fatalnie i ostatecznie wychodzi prezydent Rzeczpospolitej i mówi, że w Polsce są więźniowie polityczni, że to jest w ogóle dramat, naruszenie praworządności i tak dalej, i tak dalej. I ten czytelnik Bilda, umowny, czy dowolnej innej właśnie tego typu gazety, to on się nie zastanawia nad tym, jakie są
delikatne różnice pomiędzy poszczególnymi polskimi ugrupowaniami. On się nie zastanawia, kto jest w Polsce populistą, kto nie jest populistą. On dostaje logiczny przekaz, że z tymi Polakami jest coś nie tak, że oni mają dyktaturę, a nie normalny rząd. Tak jak jest ze stereotypem wielu państw latynoskich, bo jeden z powodów, dla którego Amerykanie chcą budować mur na granicy z Meksykiem, to jest przekonanie, że ci z południa to są dzicy jacyś ludzie, którzy nie przestrzegają norm, reguł i tak dalej, i tak dalej. Otóż my się sami stawiamy w takiej roli. To jest tragiczne, ponieważ odbiorca, gdyby dostał w tej chwili przekaz bardzo złagodzony, że generalnie Polska reformuje się, zmienia, że model zagrożenia autorytaryzmem znikło i tak dalej, to by przyjął to do wiadomości. Natomiast w momencie, kiedy on dostaje taką paczkę właśnie, że ci Polacy są po prostu autorytarystami z natury, kto by nie rządził, to inaczej, to do jakich konsekwencji to prowadzi? Otóż prowadzi do takich konsekwencji, że mieszkaniec stanu Iowa na przykład, który głosował na Trumpa, dowiaduje się, że w tej Polsce jest cały czas bałagan, że jest bezprawie, że są więźniowie polityczni. Czyli tak jak całkiem jak na Białorusi i w Rosji. No albo w tej Wenezueli. Tak? Albo w Wenezueli. No więc co on sobie myśli? On sobie myśli, że tej Polsce nie warto pomagać. Dlaczego nasi chłopcy mają jechać gdzieś w nieznane, zimne, błotniste ostępy polskie i bronić tej Polski przed Rosją, skoro ta Polska jest tak naprawdę tym samym, co ta Rosja. Bo też jest autorytarna, też ma więźniów politycznych, w Rosji Nawalny, w Polsce Kamiński i tak dalej. No, to jest przekaz dewastujący. To jest przekaz dewastujący polski wizerunek, ale może jeszcze bardziej dewastujący szansę na to, żeby Polska była postrzegana jako normalny członek klubu państw zachodnich. To jest strata wizerunkowa na lata. Moim zdaniem na dziesiątki lat. No, raczej tak. No, w każdym razie odbudowa wiarygodności jest dużo trudniejsza niż zdobycie tej wiarygodności. Powtarzam cały czas przy kompletnym braku politycznych sympatii do tego środowiska, ale tak naprawdę Polskę, do Polski, do tego, że Polska jest normalnym krajem zachodnim, przekonali zachodnich partnerów rządzący z SLD. Tak. Bo ja pamiętam końcówkę rządów premiera Buzka, kiedy myśmy, rozmawiając z partnerami europejskimi czy amerykańskimi, słyszeli głosy niepokoju, że no co będzie, bo oni czytają sondaże, to nie są durnie, którzy czekają na komunikat rzecznika prasowego polskiego MSZ-u, tylko pracują w ambasadach po to, żeby wiedzieć, co się dzieje. Oni wiedzieli, że SLD wygrywa. Tak. Byli przerażeni. I nagle się okazało, że ta lewica nie zmieniła kursu pronatowskiego i proeuropejskiego. I to tak naprawdę w ogromnym stopniu wpłynęło na przekonanie elit zachodnich, że te kraje postkomunistyczne są normalnymi krajami europejskimi. Tak. To zbudowało nam wiarygodność, ale przez okres rządów PiS-u tą wiarygodność potwornie zachwialiśmy.
jej odbudowa nie będzie łatwa, zwłaszcza jeżeli będziemy się spotykali. Przecież to nie jest zarzut tylko do pana prezydenta. Szaleją po całej Europie wszyscy ci pisowscy eurodeputowani. Nie tylko w Europie, jeszcze bardziej w Stanach Zjednoczonych. Właśnie z tą opowieścią o tych krwawych dyktatorskich rządach Tuska. No więc oni, myślą, że oni opowiadają o tym, jak oni byli dobrze. Otóż nie. Ten odbiorca tej opowieści, on już wie, że tamtych było źle. I dochodzi do wniosku, tak jak my często rozmawiamy o Rosji, prawda? Padało tu przy tym stole, nawet wielokrotnie, jak rozmawialiśmy o Rosji, padało pytanie, czy Rosja może się zmienić. Z odpowiedzią, że raczej nie, bo mentalność społeczna, bo to historia, bo tradycja i tak dalej. Otóż nie miejmy złudzeń. Ci goście gdzieś tam w Paryżu, Düsseldorfie czy Madrycie, zadają sobie to samo pytanie, tylko w odniesieniu do Polski. I za chwilę dojdą do wniosku, że ci Polacy po prostu lubią, jak ich ktoś, przepraszam za określenie, w mordę bije, więc widocznie tacy są i tacy będą i należy je zastanowić, jak ich się dyskretnie z własnego towarzystwa pozbyć, a przynajmniej nie wspierać bardziej niż jest to konieczne. Jest to smutne, bo to, co mówisz, się przekłada też na status Polaków w różnych organizacjach międzynarodowych, także biznesowych, prawda, o chęci też rekrutacji Polaków do tych ciał, no bo ci Polacy, no rzeczywiście, tacy dziwni ludzie, prawda, ciemni, którzy nie rozumieją demokracji, jak będziemy takiego mieli w zarządzie tutaj, no to będzie nam tylko się awanturował i wszystko nam będzie niszczył, tak. Prawda, i tak dalej, więc to jest niestety bardzo smutne, ale zaraz wrócimy do Davos, ale chciałbym cię zwrócić, zapytać o to, czy nie sądzisz, że jednak to, co się w Polsce w tej chwili dzieje i ta nasza pozycja międzynarodowa i te, no nie chciałbym tutaj w tym aspekcie mówić o prezydencie Rzeczpospolitej, ale czy to jest, że to jest jakiś ogromny, ja mam takie wrażenie, ogromny sukces, słuchaj, służb rosyjskich i różnego autoramentu, że po prostu my w miarę stabilnego kraju, który funkcjonował, rozwijał się, tak nagle znaleźliśmy się, prawda, no w takim, prawda, niemal w pewnego rodzaju wojnie domowej, nasza pozycja międzynarodowa oklapła i właściwie, nie wiem, zostanie odbudowana, że to jest jednak ogromny sukces tych rosyjskich służb, nie sądzisz? Nie wiem, czy to jest sukces służb. Ja no nie, znaczy, nie umiem sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo rzeczywiście ta fala populizmu, ja wolę określenie suwerenizmu takiego chorego, od Ameryki po wschodnie krańce Europy, jest tu oczywistością. Dzieje się to nie tylko u nas, nie tylko w Ameryce wokół Trumpa, ale i we Francji wokół Marine Le Pen, i w Niemczech. Gdzie nie popatrzymy, to mamy tego typu ruchy. I oczywiście chciałoby się... No, ale nie ma wątpliwości w Niemczech do tego, czy ten sąd jest wybrany według konstytucji, ustanowione według konstytucji, albo czy nie jest ustanowione według konstytucji. No nie ma takich, prawda? Nawet jak dochodzi taki, prawda, w Holandii do władzy ktoś, kto jest taki populistą, no to nie ma tych problemów, prawda, że jest takie sądy, prawda. No, u nas jest... Poszło to jakoś... Znaczy nie, no to jest, powiedzmy, pewna specyfika polska, natomiast generalnie jest tak, że jednym z narzędzi oczywiście służb rosyjskich jest sianie zamętu. To nie jest tak, że przychodzą i opowiadają, że w Ukrainie toczy się operacja specjalna, że wszystko jest świetnie, żołnierze rosyjscy żyją jak w kurorcie i właściwie jadą specjalnie na tą Ukrainę, żeby sobie wypocząć. Natomiast jest to opowieść, która zrównuje wiadomość, informacje prawdziwe z nieprawdziwymi, odpowiednio ukierunkowanymi.
W każdym razie chodzi o to, żeby zasiać wątpliwość, potem tę zasianą roślinkę wątpliwości podlewać intensywnie kolejnymi wiadomościami. To jest niesłychanie groźne zjawisko, ale można go zaobserwować właściwie wszędzie. I nie bardzo wiem, co z tym zrobić, poza rzeczywiście odpowiedzialnym zachowaniem własnego rządu, który powinien w sposób jasny i uporządkowany wytłumaczyć, że no, tak nie jest, że mamy pomysł i mamy narzędzia na normalny rozwój. Znaczy, kluczem w ogóle do sytuacji, ale i w Polsce, i gdzie indziej, jest słowo normalność. To nie jest, służby tu się dokładają, ale generalnie jest to wykorzystanie umiejętne, czy podgrzanie umiejętne tych emocji, które w bardzo wielu społeczeństwach są. Myślę, że nie jest to operacja rosyjskiej z bezpieki, że jest to jednak właśnie wyjście na zewnątrz tej gorszej twarzy polskiej normalności. O, ja bym tak powiedział. Przy czym znowu nie tylko. Dziękuję ci bardzo. Wolałbym, żeby to. Nie tylko. Ja bym też wolał, że to były fake newsy, ale nie są. Bo tak samo wychodzi gorsza twarz normalności amerykańskiej, w Niemczech tak. AfD też wywołuje najgorsze demony przeszłości, które nagle okazują się być dziwnie silne i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście propaganda rosyjska ma tutaj swoją rolę, czy swoje możliwości rozgrywki. Oczywiście agentura obca ma wyjątkowo dogodne środowisko do działania, natomiast niestety niestety wychodzi to z naszego wnętrza. No to nie ma się co łudzić. Ale no na przykład mamy dlaczego Litwini blatują się z Niemcami z pominięciem Polski, kiedy do obrony Litwy Polska i jej terytorium jest niezbędne. No właśnie to sformułowanie, Niemcy blatują się, bo Niemcy są źli, wobec tego oni nie mogą wspierać Litwy, tylko oni się blatują z Litwinami. A właściwie Litwini z Niemcami. Tak. Litwini, tak. No tak, tak. No, ale pytanie jest, czy my, proszę Państwa, w takim razie jesteśmy na tyle poważnym krajem, że my mamy coś w tej Litwie do zaoferowania. Może po prostu właśnie ta niepewność, jaka u nas jest, prawda? Może to powoduje, że szuka się partnera, który jest oczywiste. Bardziej stabilny, prawda? I tak, i nie, no nie tylko bogatszy, prawda? Ale to jest absolutnie oczywiste, że to nie jest kwestia bogactwa, ale również tego, że my, co prawda, napinamy muskuły i opowiadaliśmy przynajmniej, że mamy mieć najsilniejszą armię lądową Europy. A na razie nasze możliwości realnego wsparcia Litwinów, Łotyszy czy Estończyków, bo Bałtowy występują zawsze w drużynie, są bardzo ograniczone. A oni potrzebują tu i teraz gwarancji bezpieczeństwa. Wobec tego no, ściągają tego największego europejskiego partnera, mimo że armia niemiecka jest znacząco słabsza od polskiej, ale za tą znacząco słabszą armią stoją jednak dużo większe pieniądze niemieckie i dużo większa niemiecka siła przebicia w polityce. Tak. A nasza siła, po wystąpieniach pana prezydenta w Davos, to nasza siła, czy zdolność koalicyjna, czy siła przebicia w polityce międzynarodowej, zwłaszcza że prezydent sobie powiedział, zajmujcie się Unią Europejską, prawda, ty Tusku się zajmuj, a ja będę prowadził politykę zagraniczną, NATO jest moje i tak dalej, to po tych wystąpieniach no, wiarygodność Polski chyba jeszcze osłabła, nie? No zgoda, no, ja mówię, ze smutkiem to obserwowałem,
bo tutaj państwo z różne szyderstwa z angielszczyzny prezydenta Dudy czynią. To nawet nie jest istotne, prawda? Czy mniej istotne, prawda? To jest mniej istotne, aczkolwiek oczywiście to się też mieści w tym wizerunku tego kraju kłótliwego, prymitywnego i tak dalej, i tak dalej, który buduje się, był budowany przez całe lata, więc trzeba mieć świadomość, gdzie się mówi i co się mówi, najogólniej mówiąc. Tak. Co? Mam wrażenie, że doradcom pana prezydenta jakoś nie wyszło, bo... To ciągle nie wychodzi, ja mam takie wrażenie. No generalnie im rzadko wychodzi, no ale to w momencie, kiedy im nie wychodzi w kraju, to jest ich problem. W momencie, kiedy to nie wychodzi nie wychodzi za granicą, to jest problem dla nas wszystkich. No niestety, niestety jest tak, że naprawdę mało kto się na Zachodzie zastanawia, jaka siła polityczna stoi za polskim prezydentem. No prezydent wychodzi, mówi w imieniu Polski. Tak, mówi Polska i tak to jest traktowane. Tak? Tak jest. I co mówi jest przypisane do Polski, nie analizuje. A to z drugiej strony powoduje słabnięcie naszych możliwości oddziaływania na inne kraje, na inne społeczeństwa. Tak, więc wracamy do tego, tutaj do tej Litwy, no, że jak tak siebie osłabiamy, to do tego jeszcze dochodzi ta nasza ciągle gadanie, prawda, o tym, że my tutaj w regionie, prawda, przywództwo i tak dalej, no to takich Litwinów to zawsze denerwowało. A jeszcze jak, nie, ale jeszcze jak to łączymy z naszą niemocą, prawda, ale właśnie przede wszystkim Litwini, Łotysze i Estończycy potrzebują realnej pomocy od każdego. Zdecydowanie, w wypadku Niemiec nawet nie tyle jest to pomoc wojskowa, chociaż rozlokowanie 5000 żołnierzy na Litwie. To jest poważna siła, ale właśnie jest to liczenie na to, że to państwo, które jest realnym, a nie z własnej nominacji liderem Unii Europejskiej, będzie ich wspierało. I że to wsparcie ma dużo większą wagę niż wsparcie Polski. Chciałbym, ponieważ już zaczynamy zajmować się pytaniami i komentarzami Państwa, żebyśmy wrócili jeszcze na koniec wrócimy do Davos, a spróbujmy przebiec przez te pytania, bo Anima Ad Mortis przypomina, że w Welcie Herfried Münkel wyraził przekonanie, że Europa powinna tworzyć europejską broń atomową. No i? Mamy europejską broń atomową we Francji. Są siły w Niemczech, które miałyby ochotę, żeby Niemcy dołączyły do klubu atomowego, ale myślę, że nie jest dobrym pomysłem eskalacja czy proliferacja, jak to się fachowo nazywa, broni atomowej. Nie dlatego, że ona jest brzydka czy jakakolwiek inna, tylko faktycznie wszystkie rozwinięte państwa, w tym Polska, mają realne możliwości, żeby zbudować sobie bombę atomową. Prędzej, później mogą sobie ją zbudować. Jeszcze problemy są środki przenoszenia. Tak, tak, ale o tym się grzecznie nie mówi. No, będą, no bo będziemy mieli te F-35, Niemcy je kupują w większej ilości i szybciej niż my, mamy takie inne rakiety. No, umówmy się, że pierwsza 30 państw świata jest w stanie wyprodukować broń atomową. Tylko co z tego? Powiedzmy, że wyprodukujemy sobie w Polsce rakiety atomowe. Będziemy mieli nawet środki przenoszenia i tak dalej. Ile ich wyprodukujemy? 20? 15? No dobrze. Będziemy, broń atomowa... To ja będę adwokatem diabła. Ja ci coś powiem. To broń atomowa w takich ilościach i w takiej formie jest wyłącznie bronią agresywnych słabiaków, mówiąc brutalnie, tak jak Korea Północna. Korea Północna uzyskała ogromny wzrost swoich możliwości oddziaływania
dzięki posiadaniu broni atomowej, ale posiadają w celach destrukcyjnych. Korea Północna nie jest w stanie nikomu narzucić swojej woli, w sensie pozytywnym, żeby coś zrobił, bo jej zasoby broni atomowej są mimo wszystko za małe, żeby ktokolwiek się ich przestraszył. Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie, Hindusi się nie przestraszą. W gruncie rzeczy to oznacza tylko tyle, że Koreańczycy mogą użyć tej broni atomowej w wojnie na Półwyspie Koreańskim. To samo dotyczy tak naprawdę broni francuskiej, nawet chińskiej po części, w relacjach między mocarstwami. Znaczy, skracając, wyprodukowanie sobie przez Polskę, czy przez Niemcy, czy przez kogokolwiek innego broni atomowej w żaden sposób nie wpływa na równowagę sił mocarstw. Pozwala nam szantażować sąsiadów tak naprawdę. I nic więcej. No, znaczy, albo, przepraszam, bo ja ci wchodzę w słowo, no albo nie dać się szantażować szantażem atomowym. W sensie ale dlaczego takim, nie dać? No to, zaraz. No nie przepraszam cię bardzo. W sensie takim, będziemy mieli te 20 rakiet. No i co my Rosjanom zrobimy tymi rakietami? No dobrze, ale... mówiąc słowami razy, Dudka, możemy im skoczyć. No. Wiele razy żeśmy tu wspominali o tym, że zaczyna w polityce liczyć się siła militarna, tak? Czyli albo potencjał tej siły, tak? Więc to, że my będziemy w stanie na przykład w jakiś sposób na szantaż atomowy odpowiedzieć tym samym. No, ale oczywiście, nie tym samym. Ja rozumiem propozycję siły. Rozumiem, poczekaj. Możemy im zbombardować Okręg Królewiecki, co spowoduje opad radioaktywny w Gdańsku i mniej więcej tyle. No. No, dobrze, a oni ale... w odpowiedzi mogą nas zmieść z powierzchni Ziemi. No, tak? ale wiesz... Dlaczego no Chińczycy nie chcą, żeby broń atomowa została kiedykolwiek użyta? Ale chciałbym się bo są za słabi. Bo mówisz tutaj zmieść z powierzchni Ziemi. No ja jednak zmierzam do tego, że te ładunki nuklearne są w prędzej czy później broń atomowa zostanie odczarowana. To znaczy tak przypuszczam, bo tak się zawsze w historii działo. To znaczy jakiś ładunek nuklearny zostanie gdzieś kiedyś użyty. To jest raz. Tak? I zostanie to odczarowane. I im więcej państw będzie miało tę broń, tym większa szansa, że zostanie użyte szybciej. Druga rzecz jest taka, że jednak będą miniaturyzowane te ładunki. Tak? Czyli nie będzie to bomba atomowa, która zmiecie miasto, tak? Ale na przykład, prawda, że uniemożliwi funkcjonowanie lotniska, jak trafi, tak? Czy no dobrze, no ale broń konwencjonalna ma bardzo podobne skutki, co ta mała broń atomowa, taktyczna broń atomowa. To zresztą dlatego na przykład Amerykanie od niej odchodzą, bo uważają, że to jest pozbawione sensu. Natomiast to jest tak, jak tobie też pewnie przyjaciele w Ameryce mówili, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest posiadanie pistoletu straszaka. Tak, no jak tak, masz straszak, to ty go wyjmiesz, a ten drugi wyjmie prawdziwy i cię zastrzeli, tak. bo na wszelki wypadek będzie chciał być szybszy. No, moje czasy w Ameryce to były czasy mutual assisted destruction. No. Więc ale cały czas ten czynnik obowiązuje. No tak naprawdę broń atomowa jest przydatna państwom terrorystycznym. Dlatego mają Korea, dlatego chce ją mieć Iran. Pakistan i Indie mają porównywalne i niewielkie arsenały atomowe. Izrael ma też niewielki arsenał atomowy, ale może zagrozić nieposiadającym broni atomowej sąsiadom. Natomiast my czy Niemcy, czy ktokolwiek inny... Ale tutaj pan pyta Europę. W takim razie, jako to mocarstwo europejskie, nie powinniśmy mieć europejskiego, nie francuskiego. Znaczy być może w rozwoju sytuacji powinniśmy mieć, tylko musimy się wtedy nastawić na to, że
budujemy całą pełnowymiarową triadę atomową, która spowoduje, że Europa będzie miała porównywalne możliwości odstraszające jak Rosja, Stany Zjednoczone, czy później Chiny. Czy pędzące w tym kierunku Chiny, bo przecież Chiny są najlepszym przykładem tego, że niewielka ilość broni atomowej pozwala oczywiście Chińczykom być względnie bezpiecznymi wobec sąsiadów i wobec wojny punktowej. Natomiast w momencie, kiedy wybucha wojna pełnowymiarowa, no to próba użycia broni atomowej przez Chiny przeciwko Stanom Zjednoczonym, no bo to jest ten realny, potencjalny przeciwnik, spowoduje odwet amerykański w skali, na której Chińczycy nie są w stanie odpowiedzieć. W tej chwili tak naprawdę broń atomowa ma sens polityczny dla Amerykanów i dla Rosjan, bo mają arsenały, które rzeczywiście powodują pełne zniszczenie dowolnego przeciwnika i ma znaczenie regionalne. No, Europa regionalnie, kogo będziemy straszyli? Maroko? Nie, chodzi o to, że my jesteśmy straszeni w tej chwili. My jesteśmy straszeni. Znaczy, ale żeby odpowiedzieć Rosjanom... W oficjalnych dokumentach rosyjskich jest napisane expressis verbis, prawda? Wy, Polaczkowie, macie wyjść z tej Europy, macie być naszą strefą buforową i tak dalej. A my tego nie chcemy. 10 naszych bomb nam tego nie załatwi. Ale to co załatwi w takim 500 razie? 500 głowic europejskich też tego nie załatwi. To co załatwi? No, no kilka tysięcy głowic po prostu. Owszem, Europę stać na to, tylko no, to by zmieniło w ogóle sytuację globalną. Tak, powstałoby nowe supermocarstwo atomowe. Tak mówię, Europę na to stać. Jest pytanie, czy Europa ma ochotę na rywalizację na tym poziomie. Nie mówiąc o tym, że na przykład w Europie byłoby dużo trudniej porozmieszczać wyrzutnie. Musielibyśmy zainwestować w setki łodzi podwodnych, które pływają po całym świecie, no bo Amerykanie i Rosjanie mają wyrzutnie podziemne. Ale mają olbrzymie państwa z olbrzymimi terytoriami pustymi właściwie. Natomiast w Europie, gdzie te silosy umieścimy? Pod Berlinem? No, zostaje nam kosmos. Pod Strasburgiem czy koło Warszawy. No. Zostaje nam kosmos. I... Odpowiedź, uderzenie w silosy atomowe właściwie powoduje destrukcję dowolnego państwa europejskiego w całości. No to. Więc to jest trochę bez sensu. No, tak, trochę próbowaliśmy dyskutować, nie wiem, czy udanie, czy nie, no ale w każdym razie wydaje mi się, że europejska broń atomowa ma sens wyłącznie wtedy, jeżeli Europa uzna, że jako Europa chce być supermocarstwem, ze wszystkimi tego konsekwencjami, również odpowiedzialności za to, co dzieje się gdzie w innych częściach świata. Bardzo, bardzo znaczne. Tutaj pan Robert Kasprzyk kontynuuje pytanie. Panowie, ostatnio mam odczucie, że państwa, które kiedyś wchodziły w skład Rzeczpospolitej, postawiły na głęboką współpracę z Niemcami, kupują sprzęt wojskowy od nich, nie stawiają na współpracę z nami. No bo... Znaczy, tu ja bym powiedział tak, panie Robercie, że i tak, i nie, przy czym no, pamiętajmy znowu, że no, kupują sprzęt od nich, a co mają od nas kupić, przepraszam. My mamy coś w ofercie, to co mamy, to sprzedaliśmy Ukraińcom na 2 lata do przodu, czyli kraby, rosomaki, trochę piorunów i tyle. Natomiast oferta przemysłu niemieckiego jest po prostu większa, mimo że on jest zamrożony. To nie jest kwestia stawiania na głęboką współpracę z Niemcami. No, Niemcy są krajem kluczowym dla Europy i dla NATO w Europie. Wobec tego bez dobrych relacji z Niemcami te kraje dawnej Rzeczpospolitej, jak pan Robert to określa, no, będą miały zdecydowanie mniejszą szansę oddziaływania politycznego. Jeśli idzie o sprzęt, no, wizyta Tuska w Kijowie, jednym z konkretów było właśnie to, że rozwijamy współpracę w dziedzinie przemysłu zbrojeniowych,
To, co będziemy mogli robić razem, będziemy robili razem. Nawet Ukraińcy pewnie zaczną wreszcie otwierać swoje fabryki, będziemy robili amunicję i tak dalej. To nie jest prawda, że nie stawiają na współpracę z nami. No, nasza oferta jest nieprawdopodobnie ograniczona po prostu, więc nie załatwimy problemu tych krajów. Natomiast oczywiście, gdyby nasza pozycja negocjacyjna w Europie i świecie była. Proszę Państwa, mieliśmy jakiś kłopot techniczny, miejmy nadzieję, że chwilowy, ale no, przeróżne dziwne rzeczy się z sieciami dzieją. To skądinąd kwestia bezpieczeństwa w sieci, która była omawiana bardzo intensywnie w Davos, jest jedną, jak widać, jest kwestią nie bez znaczenia również dla tak skromnych osób jak my i rozmawiających, ale kontynuujmy odpowiedzi na pytania, a do Davos wrócimy na końcu jeszcze, tak. bo kilku ale rzeczy ważnych nie powiedzieliśmy. To przecież wydarzyło coś takiego, że prawda, prawie pół Polski nagle GPS został zakłócony, prawda? Przez... No nie tylko GPS, tam padają serwery czy strony internetowe instytucji państwowych bez przerwy. O tym się rzadko mówi, ale ciągle coś takiego się dzieje. Został zaatakowany ostatnio system jakiś, już nie pamiętam jaki, w Szwecji, znaczy fińska firma go dostarcza do Szwedów i zostało, wszystko padło. Dobrze, wracamy. Tak, natomiast wracając, mówiliśmy o współpracy zbrojeniowej. Przypominam, że właśnie w rozmowach premiera z prezydentem Zelenskim ta sprawa i produkcji zbrojeniowej ukraińskiej w Polsce i współpracy zbrojeniowej Polski z Ukrainą była bardzo mocno postawiona, więc była jednym z istotniejszych konkretów, które panowie omawiali, więc to nie jest tak, że tego nie ma, ale nasze możliwości są ograniczone. I nasza waga polityczna jako kogoś, kto wciąga do Europy, też jest ograniczona, bo o tym w gruncie rzeczy mówiłem, że my no musimy być krajem znaczącym w Europie, żeby nasza protekcja, to nie jest dobre słowo, żeby nasze wsparcie było atrakcyjne, nie wiem, dla mojej ulubionej Armenii choćby, prawda? Tak. Daleko. No nie, no, ale jest to kraj, który cały czas negocjuje z Unią i który oczywiście w pewnym momencie stawiał na Polskę jako na tego, może nie adwokata, bo to nie jest dobre słowo, ale jedno z tych lokomotyw, które pozwolą zbliżyć się temu krajowi do Unii. W momencie, kiedy myśmy mieli fatalne relacje w Brukseli, no to co mamy do zaoferowania? No nic nie mamy. Ale to samo, pamiętasz szczyt NATO w Wilnie, prawda? Tak. Kiedy my mówiliśmy, prawda, z upawem maniaka, w ogóle nie zwracając uwagi, że Ukrainę przyjąć do NATO, mimo ostrzegawczych sygnałów, prawda, nie teraz. No. I w końcu ci Ukraińcy, jak zobaczyli, że my nie mamy na nic wpływu, no to po prostu też się od nas zaczęli odwracać. No bo nagle się okazało, że jest ta relacja. Nie tyle się odwracać. No. Polityka jest okrutnie cyniczną grą. No. Współpracuje się z tym, kto ma coś do zaoferowania. Państwo znajdujące się w stanie wojny, głębokiego zagrożenia, sięga tam, gdzie mu mogą pomóc. No myśmy w pewnym momencie się, mówiąc bardzo potocznym językiem, wyprztykali z pomocy. Wobec tego niewiele mogliśmy dostarczyć. A na dodatek jeszcze nasz głos w Brukseli, w Waszyngtonie brzmiał dziwnie słabo. No więc Ukraińcy zaczęli szukać partnerów, którzy mówią głośniej, na których warto stawiać, ale to nie jest tak, że to był wybór, że tutaj Niemcy nas wypierają. Niemcy, szczerze mówiąc, niewielką ochotę mieli nas wypierać, bo oni woleli się za nami schować akurat w tych kwestiach. Natomiast nie daliśmy im tej szansy. Natomiast nie dawaliśmy im tej szansy, dokładnie.
Tu jest pytanie, czy można, jest możliwość, by zawiesić Węgry w prawach członka NATO. Nie, jest możliwość usunięcia państwa z NATO, w odróżnieniu od Unii Europejskiej, jeżeli nie spełnia standardów, ale byłaby to broń atomowa i niesłychanie szkodliwa, ale rzeczywiście to, co Węgrzy wyczyniają, no jest co najmniej dziwne. Więc miejmy nadzieję, że podobnie jak Turcja Erdogana, jednak Węgrzy zmienią swoją postawę na mniej prorosyjską, powiedzmy. No, tu jest ciekawe pytanie. Rozumiem, czy chcesz odpowiedzieć na pytanie, na ile Trump wycofa się z Europy? Tego nie wiemy. Nie wycofa z Europy. Myślę, że niebezpieczeństwo, że wycofa się całkowicie, jest niewielkie. Między innymi dlatego, że Stany Zjednoczone są jednak dość stabilną demokracją i dopóki demokracja amerykańska nie zostanie zburzona, no to mechanizmy amerykańskiej władzy będą, które amerykańskiego państwa będą działały na tyle skutecznie, że wola jednego człowieka, nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych, tego wszystkiego nie zepsuje. Natomiast oczywiście może to bardzo osłabić NATO i obecność amerykańską w Europie. To jest możliwe. Anima ad mortis. Czy słyszał pan ambasador, że plan ewakuacji Warszawy w razie wojny, cytat, w dużej mierze w oparciu o samo ewakuujące się, o samą ewakuację oraz na podstawie decyzji. Polskie państwo nie ma planu do ewakuacji Warszawy. Tutaj porusza widz, bardzo istotny temat. No, bardzo istotny temat, ewentualne plany ewakuacyjne i mobilizacyjne znajdują się głęboko w sejfach. Więc mówienie o tym, co jest trudne. Bo nie wiemy o tym, ale sądzę, że rzeczywiście możemy nie mieć planu ewakuacji Warszawy. Pamiętajmy, że od czasu upadku komuny w gruncie rzeczy żyliśmy cały czas w iluzji wiecznego pokoju. Końca historii. I dobrze nam było. Nadal tak żyjemy, bo jak sprawdzimy schrony przeciwlotnicze, które trochę mamy, no to najczęściej są to jakieś magazyny staroci z zardzewiałymi drzwiami, bez odpowiednich zapasów, etc. Więc rzeczywiście my trochę prowadzimy taką politykę UFO, czyli ufajcie nam, że nie będzie źle i tyle. Jest ogromne zadanie przed parlamentem polskim w tej chwili, żeby po prostu przywrócić tę część ustawy o obronności kraju, która dotyczy obrony cywilnej, która dotyczy, prawda, organizacji w razie wojny. No i jest to zadanie dla samorządów, które moim zdaniem nie powinny czekać na tę ustawę, tylko powinny w oparciu o to, co jest, i o zdrowy rozsądek obywateli na taką okoliczność przygotować. No i to jest też ogromne wyzwanie dla nas, tak, żebyśmy po prostu mieli ze sobą zawsze to, co było mówione też tutaj wiele razy na Wszechnicy, prawda, żebyśmy mieli ze sobą gotówkę, żebyśmy mieli jednak przygotowany jakiś walizkę ewakuacyjną, nawet jak ona sobie gdzieś leży, prawda, i no ale... No tak, w międzyczasie z niej wyrośniemy, bez realnego niebezpieczeństwa tego się nie da zrobić. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wody może nie być przez kilka dni, że możemy być prądu przez kilka dni, więc i to się może zdarzyć na skutek też katastrofy jakiejś, nie wiem, klimatycznej, wodociągi są zalane i tak dalej, i tak, tak dalej. No. My już jesteśmy przyzwyczajeni do niebywałej wygody. Ja ci powiem, że dosłownie kilka dni temu u mnie w domu była awaria. Znaczy nie, w sąsiednim budynku była awaria, zakręcono wodę. Tak. Jest wieczór i nagle nie ma wody. No ty nie masz ani na herbatę, nie masz,
ani nie możesz, kurczę, no tak, no. No, więc szczęśliwie jeszcze był otwarty sklep, ja wypadłem, kupiłem tam dwie grzewki wody, ponieważ oczywiście na herbatę to pół biedy, ale jest potrzebna woda do tego, żeby umyć ręce, no czy tak, z przeproszeniem spłukać toaletę na przykład. No tak. I my zużywamy tej wody strasznie dużo, ale to, co mówisz o tym przygotowaniu, to wymaga w ogóle zmiany modelu i wychowawczego, i dyskursu publicznego, a i tak to nie do końca będzie skuteczne, no, ale bo reaguje się na realne bezpieczeństwo. Wiesz, ja znowu z własnego doświadczenia pamiętam, że na przykład obowiązkiem mieszkańca, czy dyplomaty mieszkającego w Armenii, było posiadanie tak zwanego plecaka bezpieczeństwa. No bo jest to obszar sejsmiczny. Tak. W każdej chwili może dojść do trzęsienia ziemi. Tak. Trzeba właśnie złapać ten plecak i w nogi. Tak. W tym plecaku powinny być kserokopie ważniejszych dokumentów, powinna być latarka, powinna być lina na no przykład, tak. Coś, bo trzęsienia ziemi, czy być może się trzęsie skądś wydobycie, kurtka do przebrania, etc., etc. No więc oczywiście teoretycznie trzeba było to mieć, ale ponieważ przez lata nie było poważniejszego trzęsienia ziemi, no to wszyscy, nawet jak mieli te plecaki, to lina sparciała, woda zatęchła, no, latarka nie działa i tak dalej. No więc tak. Więc tutaj no, musi być poczucie realnego zagrożenia, żeby pewne rzeczy zrobić, natomiast niewątpliwie to, co leży w obowiązku państwa i samorządu, czyli na przykład przygotowanie nam tych schronów, które były za komuny budowane, to powinno być zrobione. Bo rzeczywiście wojna jest zbyt bliska, żeby to już sobie kompletnie odpuszczać. Więc oczyścić te wszystkie żelazne drzwi z rdzy, wymienić zapasy te żelazne w tych schronach i tak dalej, to się powinno zrobić. Nie wiem, wydaje mi się, że nie zostało to zrobione, albo zostało zrobione w bardzo niewielkim stopniu, bo nie, w pewnym momencie pojawiły się takie pytania, czy jesteśmy gotowi. Gdzie jest mój schron? Prawda? Pytali. Tak. Nawet chyba jacyś posłowie, gdzie jest mój schron, a na pewno mieszkańcy niektórych miejscowości. I nagle się okazało właśnie, że w tym schronie właśnie jest magazyn starzyzny albo sprzedali to komuś na sklep. Sądzę, że nawet nie wiemy, jakie są te sygnały alarmowe, prawda? No myślę tak. Uderzmy się w piersi. No, kto z nas wie, jakie są sygnały alarmowe? Musimy sobie do tego zajrzeć. Na przykład teraz mamy, spadło dużo śniegu, tak, i nagle podniosła się temperatura. No i na terenach, które leżą nad rzekami, no, może się pojawić, a nawet bardzo szybko, niebezpieczeństwo powodziowe. Tak? I w tych gminach, my kiedyś prowadziliśmy taki program, no to na pewno ludzie odpowiedzialni za przygotowania muszą sobie przypomnieć, na przykład, gdzie bydło ma się zebrać, prawda, czy są przygotowane zapasy, żeby te krowy tam, które zostaną spędzone, wyżywić, prawda, którędy wyjechać, jak jest, i tak dalej, więc cały czas w dzisiejszych czasach powinniśmy mieć to z tyłu głowy i to jest bardzo dobre pytanie, w ogóle chyba powinniśmy zrobić osobno rozmowę na ten temat. O Niemcach nie było, było trochę o Niemczech. Było, o Niemcach, tak, jak zwykle to nie tak, było. Ale tutaj ciekawa rzecz nam zadaje pytania. Proszę Państwa, bo my tyle o tych Niemcach, für Deutschland i tak dalej, już nie w telewizji publicznej i tak dalej, ale proszę sobie wyobrazić, że co zrobiono z Macronem, kurczę. No, słuchaj, pojechał do Niemiec i wystąpił, rozumiesz, w parlamencie Bundestagu i mówił po niemiecku, sobie wyobrażasz, francuski prezydent. Tak, nie, to okropne. Co to się dzieje? Okropne, naprawdę. No. Czyli on też został przegabacony, prawda? Nie, jeszcze co on mówił, prawda, o niemieckim polityku, prawda, że umarł niedawno, prawda, co on mówił, że Europa straciła, Francja straciła, Niemcy straciły, po prostu, ojejku, no. Nie, nie. Tak, no, für Deutschland wszyscy. Znaczy nie, no, ale mówiąc zupełnie serio, rzeczywiście każdy miesiąc, każdy kryzys
przybliża nas do myślenia w takich kategoriach, że jeżeli nie będziemy działali jako Europa wspólnie, to będziemy po prostu wszyscy razem przegrani. To jest proste pytanie, które zresztą zadał któryś z publicystów. Co zrobi, czy Unia Europejska przetrwa, jeżeli na przykład Trump wycofa Stany Zjednoczone z NATO? Tak. To wcale nie jest takie oczywiste. Ja zapytałem się moich studentów, bo głosy były podzielone mniej więcej pół na pół. Połowa twierdziła, że to Unię wzmocni. Oni zupełnie inaczej myślą niż my. Nie, bo to Unię wzmocni, no bo będziemy musieli się przygotować do wspólnej obrony, do wspólnego działania. A druga część twierdziła, że w tym momencie Unia się rozsypie, no bo staniemy się nagle obszarem rywalizacji mocarstw, za słabym, żeby utrzymać jedność europejską. Także, także to jest to jest złe pytanie, jak my mówimy o Niemczech, Francji, bo nikt w Europie, we współczesnym świecie nie zagra samodzielnej, nie odegra samodzielnej roli. Zapomnijmy o tym po prostu. No tak, ale z drugiej strony, słuchaj, biorąc pod uwagę, powiem coś, co zbulwersuje pewnie niektórych z Państwa i Ciebie, więc proszę się zrelaksować najpierw, żeby nie było. Ja uważam, że w tej chwili jak nigdy jest czas na to i okoliczności są takie, żeby bardzo wzmocnić nawiązywanie dobrych relacji, znaczy wzmacniać relacje z Niemcami. Bo w Niemczech dokonał się jednak ten przewrót, ten mindset niemiecki. Dokonał się, tak? Nie po raz pierwszy, ale dokonał się. Po drugie, zagrożenie jest realne i to samo wspólne dla nas, Niemców, i dla wielu krajów w regionie. Więc byłby czas na to, na przykład, żeby wyzwaniami są słabość armii niemieckiej, naszej, prawda, innej. Więc byłby czas na to. No, nasza jest znacząco mocniejsza od niemieckiej w tej chwili, według wszystkich międzynarodowych. Ale białe potencjały gospodarcze. Więc byłby czas na to, moim zdaniem, żeby wprowadzić do tych relacji, nawet wewnątrz Unii Europejskiej, bo Unia na to pozwala, i nawet korzystając z nowe, że tak powiem, no, nowy sposób komunikowania się, odbudowy budowy. Byłby czas, dzieje, ale to się dzieje. To się dzieje, to się dzieje powoli, niekonsekwentnie, jak to zwykle w Unii, ale się dzieje. Jednak Unia wprowadza te elementy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Unia czasami cichaczem i poza percepcją społeczną się wzmacnia, próbuje się cementować wewnętrznie. Debata o nowym traktacie unijnym, to oczywiście nie jest tak, że we środę nam uchwalą anihilację państwa, jak bardzo niemądrze mówił jeden z czołowych polskich polityków, ale Unia rzeczywiście zmierza do debaty o nowym traktacie, który będzie wzmacniał jedność europejską i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko dzieje, tylko rzeczywiście w Europie to wszystko dzieje się powoli, dzieje się niekonsekwentnie, zderza się z kontrakcją wielu krajów, czasami działających na obce zamówienie, tak jak Węgrzy według mnie, czasami odnoszących się do tego, co się dzieje we własnych społeczeństwach. Pamiętajmy, że elity europejskie są zasadniczo przekonane do bardzo wielu rzeczy, w tym do pomocy dla Ukrainy. Zwróć uwagę, jak rozmawiano w Davos właśnie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie jest rozmowa na poziomie elit politycznych i polityków, to wszyscy deklarują, że Ukraina musi wygrać. Prawda? W momencie, kiedy dochodzi do konkretów, no to mamy zderzenie z obywatelami, którzy niestety przyzwyczaili się po prostu właśnie do tej premii pokojowej, do wygodnego życia, nie są gotowi na wyrzeczenia czy poświęcenia. Przecież ankiety od Polski poczynając po Hiszpanię wskazują, że
prawie wszystkie kraje europejskie, z wyjątkiem Finlandii i krajów bałtyckich, jakby wybuchła wojna, to połowa, czy większa, czy duża część obywateli deklaruje, żeby uciekała, prawda, nie walczyła. Mówię, tutaj, no, znaczy ostatnio nawet... Tutaj wyjątkiem są Finowie, tak. Z krajów Unii Europejskiej, więc no, chodzi o to, żeby właśnie obywateli przekonać, że oni potrzebują tego plecaka bezpieczeństwa, że potrzebują wiedzy, gdzie jest ich najbliższy schron, bo to nie są żarty już w tej chwili, bo gdzieś ten cień konfliktu zaczyna wisieć w powietrzu. I może wtedy, jak właśnie Herr Schmidt spakuje ten swój plecak bezpieczeństwa w bezpiecznym Berlinie, bo jak mu władza powie, to to zrobi, a jak mu władza powie, że jest zagrożenie, no to, to zacznie myśleć inaczej. Natomiast oczywiście dla władzy jest to pewne ryzyko, bo może się okazać, że wyborcy stwierdzą, że to są panikarze i trzeba zagłosować na tych, którzy będą, którzy nam zagwarantują pokój czy spokój. Tak, więc, więc to jest to jest trudne zadanie, ale mam wrażenie, że elita polityczna Europy jest przekonana do pogłębiania integracji, do współpracy z Ukrainą. Jest kwestia komunikacji z obywatelami Unii Europejskiej i to komunikacji, która nie będzie skażona czymś, co ja nazywam suwerenizmem, czyli taką opowieścią o tym, że my tutaj naszej chaty z kraja musimy bronić. Dobrze, tu mamy jeszcze pytania o Somalię i tak dalej. No, to się pojawiło a propos tej naszej rozmowy o Huti i o atakach na Morzu Czerwonym. Istotnie Etiopia pogłębia współpracę z Somalilandem, ale to głównie dlatego, że Etiopczycy chcą wyjść na morze, po pierwsze, a po drugie z Somalią się dogadują w kwestii relacji z mniejszościami etnicznymi. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Etiopia kombinowała w kwestii udziału w piractwie na Morzu Czerwonym. Nie, raczej nie. Zwłaszcza, że nie ma dostępu do morza. W wypadku Etiopii to mamy akurat raczej kombinowanie, żeby nie wpaść w wojnę z Sudanem i Egiptem w sprawie tamy na Nilu, no, ale to już trochę inny temat. Ryszard Czarnecki, jego kontakty z Alijewem. Możemy to skomentować? Znaczy, no, tutaj nie będę wchodził w tę kwestię lobbingu azerbejdżańskiego, między innymi dlatego, że jestem w klubie proormiańskim, więc będę nieobiektywny. Dobrze, rozumiem. Ale to jest... Gaz azerski do Polski może dotrzeć, czy dociera właściwie przez Turcję. Tego gazu jest na tyle mało, że one nie zmienią w ogóle, że on nie zmieni proporcji sił na rynku gazowym europejskim, więc to jest... To tutaj można lobbować, ale obawiam się, że to lobbowanie polega głównie na tym, że Azerowie dobrze płacą, no, brutalnie mówiąc. A tutaj pani Anima Admortis mówi, tutaj w Niemczech coraz częściej w telewizji mówi się, że Francja, Niemcy i Polska powinny się zjednoczyć w działaniu na rzecz wsparcia Ukrainy. Czemu w Polsce o tym nikt nie mówi? Bardzo przepraszam, ale myśmy tutaj myśmy tutaj wielokrotnie powtarzali. Ale to my może nie jesteśmy Polska, my jesteśmy właściwie grono dwóch panów, którzy sobie rozmawiają. Nie, ale nie tylko my, bo jak był również obecny wiceminister Marek Prawda i tak dalej, myśmy mówili o tym, że jedynym wehikułem,
który realnie, to autocytat, jak Państwo przejrzą program sprzed roku, to pewnie to zdanie znajdziecie, że jedynym wehikułem, który może wciągnąć Ukrainę skutecznie do Unii Europejskiej, to jest Trójkąt Weimarski. Czyli właśnie współpraca polsko-niemiecko-francuska, bo w przeciwnym razie nie da się tego procesu wchodzenia Ukrainy do Unii skutecznie rozwiązać. No, miejmy nadzieję, że coraz bardziej będzie coraz więcej publicznych, nie wiem, takich rozmów, informowania Polaków o tym, w jakim kierunku polska polityka zagraniczna zmierza. To odpowiadając na pytanie, tak, bo na razie jest cisza. To jest... Nie, no tutaj, tutaj wiem, że i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu chcą współpracować z NGO-sami właśnie, żeby, mówiąc brzydko, animować debatę publiczną na temat polityki zagranicznej, więc to się zapewne będzie działało. Czy możemy skomentować nową podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? To znaczy? Panią Annę, była szefową Fundacji Szumana. Pani Ania Radwan jest osobą niewątpliwie mającą właśnie bardzo dobry taki background organizacji pozarządowych. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że rząd Donalda Tuska jest chyba rzeczywiście w tej chwili najliczniejszym rządem w historii III RP, bo jest rządem koalicyjnym i każda z partii koalicyjnych ma swojego wiceministra w każdym resorcie. To oznacza, że czterech wiceministrów w każdym ministerstwie to są ministrowie polityczni. A oprócz tego jeszcze no, należy zatrudnić paru wiceministrów do pracy. Wobec tego... Ja tutaj bym powiedział, że pani Anna Radwan jest jednak osobą kompetentną albo szybko... Niewątpliwie pani Ania jest osobą kompetentną, ale no, znaczy powiem tak, no, dla ministra wiceministrowie polityczni są, szczerze mówiąc, mało użyteczni, bo oni nie zależą od swojego szefa, tylko zależą od swojej partii. Wobec tego on musi mieć kilku podsekretarzy stanu, roboty, którzy będą z nim bezpośrednio współpracowali. To powoduje puchnięcie no, w niewielkim stopniu. No mówię, no bo każdy, jeżeli ktoś jest delegatem partyjnym, no to on ma, to minister go nie może zwolnić, prawda? Bo to musi się odbyć na poziomie szczytu koalicji. Tak? No, dlaczego mogą zwalniać? No ja nie rozumiem, że dopóki jest dobra wola koalicji... Ale współpracując z kimkolwiek, no musi się mieć jakieś środki dyscyplinujące. Czasem minister tych środków praktycznie nie ma wobec tych wiceministrów partyjnych. To ja bym odpowiedział, że jak jest dobry lider, to nie potrzebuje dyscypliny. Zgoda, ale... Kto przewodzi, nie musi zarządzać, wiesz, taki jest. Zgoda, tylko wiesz, to nie jest też takie proste, dlatego że każdy resort ma dziesiątki i setki spraw, które przepływają przez biurka kierownictwa. No tak, ale od tego... Prawdę, no wiesz, no, parę lat ministrowałem i ja mogę powiedzieć tyle, że gdybym nie miał zaufania do moich współpracowników, że to, co ląduje na moim biurku, jest przejrzane i skontrolowane, no to... By zwabiował. To, znaczy nie, no to bym nie zapanował nad tym wszystkim. Jeżeli w ciągu dnia podpisujesz kilkaset dokumentów, nie jesteś w stanie nawet kilkadziesiąt, to przecież nie jesteś w stanie ich nawet przeczytać. Tak naprawdę bardzo często czytasz karteczkę z adnotacją właśnie dyrektora departamentu, czy kogoś, kto odpowiada ten dokument, że on zawiera to i to i sugeruje podpisanie. Więc to nie jest taka prosta, to nie jest taka prosta kwestia, ale oczywiście akurat panią Anię bardzo wysoko cenię rzeczywiście. Na dodatek właśnie ona ma ten background
organizacji pozarządowych, który wydaje mi się być przydatny i potrzebny w budowaniu współpracy poszczególnych, w tym wypadku MSZ-u, ze społeczeństwem obywatelskim, budowanie dialogu, bo my za rzadko na ten temat, rozmawiamy. Mamy szansę, że po prostu jest jakiś kontakt, będzie lepszy kontakt ministerstwa z obywatelami. Tak. Myślę, że tak. Czego zawsze brakowało, bo bardzo dobrze. Węgry mają prawo do niezależnej polityki zagranicznej, mówi nam pan Ali. A nie jak potrakiwacz z MSZ z podwójnym obywatelstwem. No to powiemy sobie tak. Już. Nie, no to ale o tym, że Węgry mają prawo do niezależnej polityki zagranicznej, przypominam, padło na samym początku. I mają prawo w ograniczonym stopniu. Węgry są członkiem Unii Europejskiej, NATO i konstruują swoją politykę zagraniczną. Powinny brać pod uwagę również interesy swoich sojuszników. Najkrócej mówiąc, blokując wejście Szwecji do NATO, podobno Orban obiecał, że przestanie blokować, no ale... Ale cały czas na razie blokuje. Działają przeciwko interesom Polski, przeciwko interesom krajów bałtyckich, przeciwko interesom również całego regionu środkowoeuropejskiego. Więc absolutnie mamy prawo krytykować tę węgierską politykę, a w razie potrzeby Węgrów po prostu rzeczywiście na różne sposoby dyscyplinować. No, zdelegowanie AfD używając Trybunału. Zobaczymy, proszę Państwa. No nie, znaczy, myślę, że delegalizacja kogokolwiek, jakiejkolwiek partii nie jest dobrym pomysłem. Chyba, bo, że dokonują jakiejś nocy, długich nocy, no nie, ale nocy wiesz, albo wiesz. Nie, tak, wiesz, problem delegalizacji niczego nie załatwia, ponieważ nie zdelegalizujesz wyborców. Tak. Wobec tego przerzucą swoje głosy na inną partię, a tak naprawdę partia polityczna jest tym, czym są jej wyborcy. No wystarczy popatrzeć na ewolucję partii politycznych w Polsce, jak bardzo ewoluowały. W zależności od tego, kto stanowił ich bazę wyborczą. Tak, no bo to jest takie wzajemne powiązanie. No, partia się dostosowuje do wyborców, bo chce ich, a oni się dostosują do partii, więc tak socjologicznie to jest niezwykle ciekawy proces, ale o tym to z socjologiem. Tu mamy bezpieczeństwo, czyli cenzura, ekologia, klimat, czy zubożenie COVID, brak kary za... Na lockdowny zapewne. Lockdowny, przymuszanie do szczepień, tak zwane elita w problemach lockdownów, troska o nas maluczki. No, myślę, że nie ma, że tu nie ma co dyskutować. Tam sam pan Grzegorz dodał, że szkoda czasu na te brednie, co obawiam się, że jest dobrym komentarzem również do tego, co sam napisał. Tak. Będzie coś o dyplomacji gospodarczej. Ja myślę, panie Grzegorzu, że być może za tydzień albo dwa moglibyśmy się spotkać i porozmawiać o dyplomacji gospodarczej. Można by zaprosić kogoś, kto pracował w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Rzeczywiście problem dyplomacji gospodarczej jest. Dyplomacja gospodarcza leży i kwiczy, mówiąc brzydko, bo wszystkie reformy ostatnich 8 lat, które zdemontowały chory, ale jakoś działający poprzedni system się posypało, ale ja powiem inaczej, że dyplomacja cała powinna być w ogromnym stopniu dyplomacją gospodarczą, a z tym bywają kłopoty. Zadaniem ambasadora, zadaniem dyplomatów jest w 80% promocja gospodarcza własnego państwa. Pamiętajcie Państwo, że przy obecnych środkach komunikacji, przy obecnym sposobie uprawiania polityki, dyplomaci nie negocjują tajnych traktatów. Te tajne traktaty negocjują przywódcy pomiędzy sobą.
dyplomaci przede wszystkim stanowią właśnie taką dużą agencję reklamową swojego państwa i powinni o to absolutnie dbać. Więc dyplomacja gospodarcza, jeden, to jest cały ten pion dyplomacji gospodarczej, o której od niepamiętnych czasów toczy się walka pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Spraw Zagranicznych. To Ministerstwo Gospodarki się różnie nazywa, ale cały czas chce nad tym panować. Ministerstwo Spraw Zagranicznych też. Efekt jest różny, ale odbudowanie dyplomacji gospodarczej, bo próba tworzenia dyplomacji gospodarczej bez dyplomacji, bo taki był ostatni projekt, kompletnie się nie udała. Myślę, że to jest jedno z istotnych zadań, żeby rzeczywiście to rozbudować, bo o ile wewnątrz Europy dyplomacja gospodarcza jest mało potrzebna, bo mamy wspólne regulacje, o tyle w wielu krajach, szczególnie tych takich z lekka autorytarnych, bez pieczątki państwowej handlować się nie da. I tam dyplomacja gospodarcza jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. To bardzo upraszczam, ale jest ogromnie dużo pytań. Ale przypomnijmy jeszcze, że dyplomacja gospodarcza ma sens wtedy, kiedy jest co, że tak powiem, promować i co i państwo się rozwija, tak? To my nie mamy na przykład dużych przedsiębiorstw i ciągle mamy z tym problem, żeby nasze przedsiębiorstwa były duże. Państwo moim zdaniem ich nie wspiera rozwoju tych, raczej stara się same prowadzić, prawda, firmy jak Orlen i tak dalej, co nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o przyszłość naszej gospodarki, no ale to jest może i zupełnie inny temat. Natomiast tu było... Tak, pan Paul Rest, który tu daje różne takie dość prowokujące pytania, tu pyta, to jest ważne pytanie, po co ONZ, jak mamy Davos? Otóż tak. One służą do zupełnie różnych celów. Po co nam herbata, jak mamy kawę, prawda? No to można w ten sposób odpowiedzieć. Davos jest spotkaniem bardzo wąskich globalnych elit, które rzeczywiście porozumiewają się często ponad głowami obywateli. ONZ jest organizacją, która ma wyznaczać minimalny wspólny mianownik dla pokoju światowego. Wychodzi to ONZ-owi fatalnie, ale jest to jedyne miejsce, w którym spotykają się wszystkie kraje świata i w którym dobrze słyszalny jest głos globalnego południa. W Davos tego globalnego południa było tyle, co kot napłakał. Poza tym tutaj jest tak, gdyby natomiast, struktura mieszana, tam tak, są państwa, prawda? Poza tym tam są struktury państwowe, tutaj mamy głównie biznes. W Davos przywódcy państwowi są, jak mówię, dodatkiem pewnym. Oczywiście w relacjach, szczególnie polskich, bo my mamy takie trochę rosyjskie przywiązanie do czynu, czyli do rangi osoby, w relacjach rzeczywiście dominują ci przywódcy państwowi. Natomiast w realnych rozmowach, realnych panelach i na zapleczu rozmawia przede wszystkim biznes i biznes z polityką. Ale biznes taki, który ma ogromny ciężar gatunkowy. Skoro już o tym mówimy, no to przecież jak popatrzymy na rezultaty Davos z punktu widzenia naszego sąsiada ze wschodu, czyli Ukrainy, to najważniejsze rozmowy Ukraińców nie toczyły się wcale z przywódcami politycznymi, tylko toczyły się z firmami, szczególnie firmami technologicznymi, tymi największymi i z Googlem, i z Microsoftem, i z platformą Ilona Muska. I tutaj na przykład Google jednoznacznie opowiedział się po stronie Ukrainy, między innymi oferując kilka tysięcy kluczy szyfrowych dla urzędników ukraińskich, że mogli posługiwać się szyfrowaną łącznością, co jest w warunkach kraju zagrożonego wojną istotne, a te klucze szyfrowe na tym wysokim poziomie skomplikowania są drogie.
rozmawiano o zablokowaniu rosyjskiej agresji propagandowej przeciwko Ukrainie, co też jest dość kluczową sprawą. Rozmawiano o inwestycjach technologicznych na Ukrainie. Więc jakby miejmy świadomość, że myśmy mieli w mediach takie spojrzenie przez dziurkę od klucza w ogóle na to Davos i to dziurka od klucza ustawiono... o polskich mediach. Tak, dziurka od klucza jeszcze ustawiono na polską delegację, która była tym razem dość skromna i właściwie z istotnych polityków, no to był minister Sikorski, był prezydent. Więc to tutaj nie ma sprzeczności między ONZ-em i Davos. Są zupełnie, zupełnie inne instrumenty, aczkolwiek w Davos poza tym, wbrew temu, co się mówi, nie zapadają decyzje. Są uruchamiane pewne procesy, owszem. Natomiast decyzje zapadają już bardziej w ONZ-cie nawet niż w Davos. Tak, ale spójrzmy jeszcze na ONZ. Zaczęło się od Ligi Narodów, prawda, która nie zapobiegła wojny. ONZ też nie zapobiega wojny. No ale wiesz, wielu wysyła się tam, prawda, były te delegaty, siły pokojowe i tak dalej. W naszych czasach jednak ONZ się liczyło, prawda, w sensie tak. Ale bo ONZ ma, proszę Państwa, jeszcze niezwykle ważne organizacje, które są jak gdyby pod jego auspicjami, prawda. To jest organizacja do spraw wyżywienia i rolnictwa, FAO, no, które ma niezwykłe zasługi, jeśli chodzi o wyżywienie świata. UNICEF jest gigantyczna pomoc. Prawda? Ale, no w ogóle to ale jest... skupmy się na FAO. No przecież nie byłoby dzisiejszego rolnictwa możliwości wyżywienia świata, gdyby jednak nie ogromna praca, jakie tam wykonano nad plennością, nowymi odmianami, a teraz rozumiem, że te organizacje mają za zadanie na przykład utrzymanie bioróżnorodności, no, która to nie jest, że różne kwiatki mamy w ogrodzie, tylko chodzi o to, że jeśli będziemy mieli monokulturę, prawda, to pojawi się taki wirus na przykład na pszenicę, tak, który zniszczy plony, czy jakiś szkodnik i nagle stajemy w ogóle. Więc musimy mieć i w dalszym ciągu jest to narodowe, znaczy te WHO i tak dalej, więc spójrzmy na tę organizację troszkę to jest gigantyczne, to jest gigantyczna struktura oczywiście, potrzebna, choć potwornie niewydolna i potwornie kosztowna. Ale sądzę, że nie stworzono niczego Na razie nowego, niczego lepszego nie wymyślono. Unia Europejska jest czymś zupełnie innym. Unia też jest czymś zupełnie innym. Tak, więc nie doceniajmy ONZ-u mimo wszystko, że wydaje nam się, że ono jest takie niewydajne. No i jeśli mówimy o Davos, to są zupełnie dwa inne. Tak. Przepraszamy za ten, że tak dużo czasu poświęciliśmy, no ale. Tak, tutaj Old Town pyta o raport granice wzrostu globu rzymskiego. No właśnie, przed chwilą o tym mówiliśmy, prawda? To był pierwszy raport, który w ogóle, pamiętasz jak to było, prawda? Pierwszy raport, który w ogóle poruszył jak gdyby temat i w ogóle wzbudził. To jest pytanie, czy dziś są podobne inicjatywy. Są. Jest ich dużo, ale właśnie jest ich dużo. One się zaczynają tworzyć taką kakofonię informacyjną. Troszkę, tak jest. Znaczy w ogóle my jesteśmy w świecie, w którym mamy za dużo informacji i raport Klubu Rzymskiego był przez to taki znaczący, że w zasadzie był pierwszy jeden i jedyny wtedy. Tak? A w tej chwili mamy to tak jak z telewizją. No, kiedyś albo ktoś oglądał Kabaret Starszych Panów, albo nic nie oglądał, a teraz ma 50 programów i zazwyczaj skacze pilotem z programu na program, nie oglądając niczego w całości. Tak, i nic mu w głowie nie zostaje. Tak, i w głowie mu zostaje sieczka. Albo paski tylko zostają. Tak. Prawda? I to, sieczka, to, tak sieczka i te paski, które nam tutaj czasami wracają. Nie, co mamy? Jedziemy dalej z pytaniami? A człowiek z boksa przyjeżdża ze Stanów do Warszawy i chętnie by, może zaprosimy po prostu pana w lutym do nas do studia.
do rozmowy, bo człowiek ich z boksa jest jednym z najbardziej intensywnie dyskutujących. Także serdecznie zapraszamy. Jeżeli pan chce, to odbędziemy tę debatę, która często się odbywa na żywo. No, a może by pan nam opowiedział, gdzie pan mieszka i w ogóle co tam, jak te stany wyglądają z punktu widzenia mieszkańca. Pan nawet mówił, w którym stanie mieszka. Dziękujemy za pozdrowienia pana Ogrody. Także proszę nam, proszę nie zapomnij założyć kasku. Tutaj jest dyskusja. Coś na temat AfD państwo by chcieli mieć. Myślę, że AfD nie jest warta aż takiej uwagi. No, ale... Myślę, że większej uwagi są warci niestety wyborcy AfD i powody, dla których Niemcy zaczęli nie lubić imigrantów i powody, dla których nie tylko Niemcy zresztą, ale wiele społeczeństw zaczyna tęsknić za silną ręką u władzy. No tak, i jeszcze mamy właściwie kryzys w Niemczech, prawda? Rolnicy na... To trochę innych powodów niż nasi, ale rolnicy wyjeżdżają na szosy i tak dalej, więc może byśmy poświęcili jakiś ten, zaprosili kogoś od Niemiec, żeby z nim porozmawiać, albo ty byś porozmawiał, dobrze? No tak, to proszę pana, bardzo dziękujemy za wskazówki inwestycyjne. No, tak. Na razie te firmy zawsze warto. Dobrze, jedziemy dalej z pytaniami. Dlaczego według panów PiS współpracował z otwarcie z prorosyjskimi politykami europejskimi Le Pen, Salvini, mimo że wzmacnianie Rosji i wojny informacyjnej jest na niekorzyść państwowości polskiej? Nie mam pojęcia dlaczego, znaczy mam pojęcie, znaczy mam podejrzenie dlaczego, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość było niesłychanie krytyczne wobec Unii Europejskiej, rozumianej jako Komisja Europejska i elity europejskiej. Tutaj znajdował wspólny język zarówno z Orbanem, jak z Salvinim, jak z Marine Le Pen, którzy używali wobec Europy podobnego języka i podobnie o Europie myśleli. Bo ja coraz bardziej mam wrażenie, obserwując wypowiedzi przywódców Prawa i Sprawiedliwości, że ta obsesja antyniemiecka i antyeuropejska w tej chwili stała się główną osią myślenia politycznego PiS-u. I to jest niesłychanie niebezpieczne. I oni nie potrafią z tego wyjść. Ale oni się zbliżają w ten sposób, zbliżają się właśnie do partii typu AfD czy Front Narodowy we Francji. Bo ci myślą podobnie, tylko myślą w innych warunkach, w innych krajach, w innej sytuacji. I ja tego nie rozumiem, muszę powiedzieć, bo to jest jakaś głęboka zmiana u przywódców Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że współpracował z partiami prorosyjskimi, bo one nienawidzą Europy i to było głównym motywem. Tutaj już koniec sygnalizatora w Niemczech. No, rozumiem, że tu chodzi o koalicję. Wie pan, no, na razie jeszcze ta koalicja istnieje, no, ale niezadowolenie wyborców rośnie. Tak? Moim zdaniem stratą by było jednak, gdyby na przykład przestał być ministrem obrony pan Pistorius, prawda? No tak. Bo jednak on... W ogóle Zieloni wnoszą dużo do tej koalicji, liberałowie też. Ta koalicja w sumie, mimo że ja zawsze akurat jakoś bliżej byłem z politykami chadeckimi i niemieckimi. Ja również właśnie, ale pamiętasz, Joszka Fischer no, też wprowadzał nas do NATO tak. I tak dalej. Właściwie był bardzo dobrym ministrem, tak. Jeśli chodzi o Zielony, więc... Więc, a czy to już koniec? Nie wiem, trzeba obserwować. No jest, no w ogóle jesteśmy w kryzysie gospodarczym. Odbija nam się COVID, odbija nam się wojna z Rosją i te całe zmiana, prawda, jeśli chodzi o gaz i ropę, no jednak nas kosztuje, co tu dużo mówić.
I mówiliśmy dzisiaj o Morzu Czerwonym, prawda, i no to część tych działań na pewno jest także wspieranych i robionych no, po to, żeby nas osłabiać, prawda, Europę. Więc... Znaczy, żeby osłabiać w ogóle Zachód, Europę i Stany i tak dalej. Tak, więc... No, niewątpliwie, proszę Państwa, jesteśmy, ja to powtarzam też cały czas, czasami mi zarzucacie Państwo naiwność w komentarzach, jesteśmy na historycznym zakręcie. Myślę, to porównywalnym z początkiem XVIII wieku w skali globalnej. Świat się zmienia i to w takim tempie, które no, tę zmianę daje się odczuć w ciągu jednego ludzkiego życia. Zasadniczo się zmienia światowa geografia polityczna, gospodarcza, społeczna. Żyjemy w świecie naprawdę kompletnie innym, niż żyliśmy 40 lat temu. To dzisiaj zmiana następuje nawet nie jedno pokolenie, które ja liczę na 10 lat, tylko zmiana następuje, można liczyć na krótkie lata, nie? Tak, tak, tak. Więc to jest... Tak. Bardzo dziękujemy pani Izabeli za życzenia i serduszka na... Taka nazwa naklejki. Tak, pan Waldemar Wolny, jak zwykle w ostrym tonie, niekiedy nadmiernie. No nie wiem, czy konfa jest lepsza od pisowców. Inna. Inna jest, inna. Tak, ale no, jednak trzeba sobie postawić pytania, znaczy, takie, no, które prawda, były wstawiane w kampanii wyborczej, a co z ZUS-em, a kto ma wypłacać emerytury i, tak, i z czego mamy mieć szkolnictwo i tak dalej, i tak dalej. No, moim zdaniem konfa tego nie wyjaśnia dostatecznie. Tak? Poza tym konfa ma w polityce zagranicznej, no, ma taką tendencję, żeby zamykać Polskę. No ale mają taki odpał antyeuropejski, kompletnie tak, bezsensowny w dzisiejszych czasach. Bo to nie chodzi, mówię, nie chodzi o taki brutalny suwerenizm, ponieważ brutalny suwerenizm jest zwyczajnie nieskuteczny w polityce. Nie liczy się, kto głośniej tupie, tylko liczy się, kto ma realną możliwość oddziaływania, realną siłę. Ta realna siła oczywiście może polegać na posiadaniu pałki, może polegać na posiadaniu 5 kolegów, może polegać na posiadaniu tak znakomitego pomysłu, że inni go będą naśladować, czyli tak zwanej soft power. To są różne narzędzia w polityce, ale trzeba mieć narzędzia realnej siły. A nie opowieści o tym, że nasza chata z kraja. No mówiłeś o XVIII wieku i tutaj chyba można to przywołać. Tak, no ja kiedyś zresztą z jednym z przyjaciół historyków właśnie długo dyskutowaliśmy o Konfederacji Barskiej. Ta Konfederacja Barska już miała takie piękne ideały. No świetnie, no tylko efektem Konfederacji Barskiej było tak naprawdę uruchomienie procesów rozbiorowych właśnie. Tak, ale to jest śmieszne, bo zapominamy, że Konfederaci Barscy szukali wsparcia i we Francji, i w Prusach, prawda? Fryderyka szukali to. Tak. Zresztą Wybicki, który był, pisze w swoich pamiętnikach, prawda, o tych rozmowach, tak, i tych obietnicach jednych i drugich. Tak, no, jednak pan Waldemar, pan Tomasz Wesołowski cały czas, pani Maria również cały czas jakby ciągną w kierunku polityki wewnętrznej, do której ja się świadomie staram nie odnosić, proszę państwa. Mam świadomość tego, że polityka wewnętrzna w ogromnym stopniu definiuje skuteczność polityki zagranicznej. Ale bardzo bym nie chciał właśnie sypać soli na rany, bo tych ran czy skaleczeń w naszych sporach wewnętrznych mamy na tyle dużo, że wystarczy, no, żebyśmy raczej rozmawiali o celach Rzeczypospolitej, tych, które są dobre, a nie złe, a potem starali się dopasować poparcie wewnętrzne do prawidłowego zarysowania celów i możliwości Polski na zewnątrz. Dlatego no,
nie chcemy wchodzić na to, czy lepszy jest Radek, czy lepszy jest ten, czy lepszy jest tamten, bo naprawdę to niewiele zmieni. Tu wbrew pozorom personalia są mniej istotne od pewnych generalnych tak, kierunków myślenia. Ale możemy sobie powiedzieć, że rozbicie państwa na tak duże, jakie jest w tej chwili, na pewno nie służy naszej pozycji międzynarodowej. Absolutnie. Dramatycznie osłabia. I dramatycznie osłabia. Ja nie wiem, jak z tego wyjść, tylko chyba my, obywatele, możemy z tego wyjść. No, prawda? Na pewno nie wyjdą z tego. Dopominając się o to od naszych reprezentantów, żeby po prostu tam zaczęli od czegoś w końcu tę współpracę. No, tak. Wydawałoby się, że przed tą wizytą na Ukrainie, ta wizyta premiera u prezydenta, no była takim czymś, prawda? No, niewiele to dało, ale no, trzeba kontynuować. Czy mamy coś do powiedzenia, bo tam było coś o tym, o rezultatach wizyty w Kijowie? Ktoś prosił, żeby skomentować to. Myślę, że może komentować to za dużo powiedziane, bo jeszcze mamy niepełny przekaz. To była niewątpliwie wizyta, która była w dużym stopniu, ja bym powiedział, obwąchiwaniem się liderów, czyli premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego. To była wizyta, która miała poza tym dokonać pewnego minimalnego resetu. Bo proszę pamiętać, że polityka ukraińska Prawa i Sprawiedliwości była polityką taką od ściany do ściany. Przed rokiem 2022 Ukraina była traktowana jako państwo odległe, nielubiane i raczej wrogie. W roku 2022 następuje zwrot o 180 stopni, PiS się zakochuje, rzeczywiście robi wiele pożytecznych rzeczy, wysyła broń, wysyła pomoc. Trudno się tutaj przyczepić, po czym w ubiegłym roku następuje kolejny zwrot i widząc, że nastroje społeczne nie są za bardzo proukraińskie, zaczął się konflikt o zboże, zaczął się konflikt transportowy, zaczęły się wypowiedzi, że dość tej pomocy dla Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Ewidentnie obliczone na potrzeby wyborcze, co spowodowało znaczące ochłodzenie i na poziomie politycznym, i na poziomie obywatelskim. Donald Tusk chce odbudować te relacje, bo bardzo jasno powiedział dwie rzeczy. Jedną, że absolutnie strategicznym interesem Polski jest niepodległa Ukraina na Zachodzie. Zapowiedział, co jest ważne dla Ukrainy, wyraźne wsparcie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, w miarę możliwości w NATO. Zresetował, to może za dużo powiedziane, ale znacząco posunął do przodu negocjacje dotyczące kwestii transportowych. Bardzo trudne i bardzo ważne dla Ukrainy. Zapowiedział współpracę wojskową i zbrojeniową. I ustanowił, czy zapowiedział ustanowienie Urzędu Pełnomocnika do spraw odbudowy Ukrainy, wyraźnie dogadując się, bo to też się pojawiło w didaskaliach tych rozmów, wyraźnie dogadując się ze stroną ukraińską, że jednak Ukraina da nam pewne szczególne przywileje w tym procesie odbudowy, a może nawet nie tyle odbudowy, mówimy o odbudowie Ukrainy, a przecież to jest kwestia również budowy Ukrainy w okresie wojny, bo Ukraina ponosi ogromne straty i trzeba po pierwsze pracować nad odbudową mostów choćby zniszczonych przez Rosjan, ale po drugie i rzecz jest bardzo ważna, po drugie należy zacząć myśleć o pewnej strategii modernizacji Ukrainy. Ukraina ma się odbudować, po pierwsze, ku obopólnej korzyści donatorów i samej Ukrainy, czyli donatorów, czyli całej Europy, czy świata zachodniego, bo nikt, żaden kraj nie udźwignie sam tego procesu. A po drugie, Ukraina, tak jak
Ja bym powiedział, tak jak Warszawa w pewnym momencie powinna wykorzystać to, że ileś terenów jest zniszczonych, żeby odbudowując je, odbudować je w wersji maksymalnie nowoczesnej. Nie odbudowywać tego, co było, tylko zmodernizować kraj. Więc to jest olbrzymia praca i sądzę, że takie rezultaty króciuteńkiej jednodniowej wizyty premiera i jego ekipy to jest naprawdę spory sukces wbrew pozorom. Oczywiście mnóstwo rzeczy zostało niezałatwionych, ale zwracam uwagę, że nie pominięto nawet spraw tak trudnych, jak kwestia ekshumacji ofiar Wołynia. To się również na stole pojawiło i pojawiło się w wersji względnie niekonfrontacyjnej. No, tutaj nas pan pyta o to, jak skonstruowana jest polska konstytucja. Na razie jest tak skonstruowana, panie Grzegorzu, że no, prezydent ma takie uprawnienia, jakie ma i musimy się poruszać w tym, co mamy. Znaczy, ja bym powiedział inaczej. Prezydent nie ma dużych uprawnień. Kolejni prezydenci od Kwaśniewskiego poczynając rozpychali się w tej konstytucji, tak, tworząc precedensy, a nie uprawnienia. Natomiast prezydent ma bardzo silny mandat społeczny. Ja zwracam uwagę, że prezydent Duda po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej dysponuje mniejszym poparciem niż obecnie rządząca koalicja. To się nigdy nie zdarzało. Prezydent zawsze miał większą ilość głosów oddanych na siebie niż ci, którzy rządzą. To jest pierwszy przypadek, kiedy premier Tusk może mu powiedzieć: hola, hola, to ja mam więcej wyborców niż pan, panie prezydencie. Ale wiesz, no są te ramy prawne, prawda? Naprawdę siła prezydenta polega na tym, że jest wybierany w wyborach powszechnych i dysponuje silnym mandatem. Więc to jest absolutnie oczywiste, że tu należałoby albo doprowadzić do wyboru prezydenta przez parlament, co go osłabi, albo wzmocnić realną władzę prezydenta, bo prezydent tak naprawdę ma solidny kij, który może wkładać w szprychy. Kiedy prezydent ma bardzo niewielkie możliwości kreacji politycznej, natomiast blokowania i psucia i owszem. Umówmy się też, Marku, że panie ambasadorze, że no dużo zależy, prawda, że możemy zrobić, prawda, zmieniać konstytucję, ale też wszystko zależy od jakości naszych elit, prawda, i od tego, kto będzie prezydentem i jak będzie reprezentował i czy będzie interesy państwa, czy też partii politycznej. Tak, to też od tego zależy, tak, bardzo. I to musimy zawsze brać pod uwagę, bo przecież zdarzało się, prawda, ta koabitacja była lepsza, zdarzała się, prawda, trudno, prawda, na przykład między Millerem a Kwaśniewskim, co było strasznie śmieszne, bo oni pochodzili z tej samej partii, ale jednak... Ale Kwaśniewski jednak bardzo pilnował, prawda, konstytucji wtedy. Tak? Czy między wtedy, kiedy ty byłeś prezydent Buzek i też chyba... Właśnie pamiętam rozmowę taką a propos NATO, a propos jakichś żądań prezydenta Kwaśniewskiego, gdzie w pewnym momencie premier Buzek powiedział, no bo ja mówię, że no przecież konstytucja daje rządowi takie uprawnienia. A premier mówi, no tak, ale za prezydentem stoi tam wtedy chyba 9 milionów wyborców. Tak. I nie możemy tego lekceważyć. Więc to, tu jest fundament, że mamy, że tam, gdzie są wybory powszechne prezydenta, prezydent ma silne uprawnienia. To z niewielkimi wyjątkami, ale na przykład bardzo podobne problemy zdarzają się w Finlandii, gdzie też prezydent ma względnie słabą
konstytucyjne oprzyrządowanie, ale też ma mandat społeczny, bo jest wybierany w wyborach powszechnych. W związku z tym się liczy, tak? Tak, 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 bo z tego ma bardzo silny mandat polityczny. To wszystko. Jednak, ale to jest pocieszające, no bo to jest taka demokracji, że ten mandat społeczny jest główną legitymacją władzy, a nie takie czy inne zapisy. No, zresztą czasami powinniśmy pamiętać również przy dzisiejszych sporach, gdzie ten mandat społeczny jest. No, w każdym razie, nawiązując do tych pierwszych życzeń urodzinowych, no, mam wrażenie, że duża część naszych widzów jest innym pokoleniem i proszę Państwa, no, proszę to zmienić, no. Znaczy, proszę urządzać kraj. Naprawdę myślę, obywatele mogą. Jeszcze ciągle obywatele mają i w czasie tego, co myśmy osiągnęli my, prawda, zaproponowaliśmy parę narzędzi obywatelskiego działania, różnego rodzaju inicjatywy, przecież, tak? Dostęp do informacji publicznych. Wcale nie było takie łatwo to osiągnąć, prawda? Nie, nie, nie. No to zostało zrobione, to jest gigantyczna zostało zrobione praca. I naprawdę obywatele mają u nas pewne mechanizmy, tak. że mogą doprowadzić do... Zresztą spójrzmy, co się wydarzyło w tych wyborach, no, tak. prawda? Jeszcze żeśmy tego chyba nie przegadali, ale nagle, prawda, ileś ludzi się zmobilizowało, prawda? I dokonało tej zmiany, no, która idzie nam kulawo i tak dalej, z różnych względów, to już nie mówmy o tym, ale to jest jakby inna historia, ale idzie. Tu Jason pisze, że Niemcy markują pomoc dla Litwy. Nie. Oczywiście, jak bardzo często i w Niemczech, i w Europie, ta pomoc jest przygotowywana za wolno, niekonsekwentnie, natomiast to nie jest markowanie. To nie jest tylko niemiecka cecha. Tak, to jest taka typowa demokratyczna rozlazłość, skoro już o demokracji mówimy. Tak, ale znowu, no to już nieważne, pomoc. Tam nastąpił postęp, jeśli chodzi o tę Litwę, prawda? No bo jednak w końcu ci żołnierze tam się znajdą, prawda? I tak dalej, tak, i tak dalej. Już jacyś się znajdują, więc... A. No pan prezydent być może ułaskawił najmniej osób. No. Tak, człowiek Xboxa. Rzeczywiście prezydent Duda ułaskawił najmniej osób ze wszystkich prezydentów. No ale co ma z tego wynikać? No prawda, no nic nie wynika. Kompletnie, ale to jest fakt. No, nie wiem, czy to dobrze, czy źle tak naprawdę, bo łaskawienie jest rzeczywiście instrumentem niekiedy przydatnym do korygowania błędów czy niesprawiedliwości, ale to nie jestem prawnikiem, nie będę się mądrzył, tak. to nie jest... I pan Jan Ledenman napisał, po co mamy oferować Litwie życie naszych dzieci? Otóż... Nie, z tym życiem naszych dzieci to się pojawiało parę razy. Parę razy. Ja rozumiem, że to jest prowokacja jakaś taka, ale proszę pana, no, sojusz się zawiera po to i on jest nam potrzebny, bo mamy takiego sąsiada, który się nazywa Rosja. No więc ale nie tylko to. No, to przepraszam, że wchodzę w słowo w tym wypadku, ale prawdę to jest irytujące pytanie, no bo to Amerykanie mają oferować nam życie swoich dzieci i nas bronić, a my innym nie zaoferujemy. No, no istota współczesnej polityki państwowej polega na ponoszeniu pewnego ryzyka. Więc tak powiem, nie odrzucamy to w ogóle, ten sposób myślenia, no bo to musimy powtarzać do innych. Jesteśmy republiką bananową, która musi coś importować, nie wiem co, a i bezpieczeństwo musi importować. Znaczy znowu wracamy do tego, że nie tyle importować, ile bezpieczeństwo jest znaczące, że tworzy się na pierwsze nie tylko armia, a po drugie tworzy się poprzez sojusze. Musimy, słuchaj, kończyć, bo tak, mamy długo, już mamy tutaj. Do końca, tutaj pada pytanie. Anima Mortis, nie zgodzę się, że Polska wygląda słabo. Okej. Polska nie wygląda bardzo słabo, natomiast to, że Polska wydała 30 miliardów na zbrojenia, to nie jest takie proste. Wydała na razie duża część tych pieniędzy, które wydaliśmy, to są pieniądze, które zapłaciliśmy, ale jeszcze
efektów sprzętowych nie ma, nawet jak będą, to ten sprzęt trzeba wprowadzić, przeszkolić ludzi i tak dalej. No niestety na razie wyglądamy słabo. Mamy papiery, żeby wyglądać lepiej, ale za chwilę największym problemem będzie brak rezerw w wojsku i to może być kłopot. Tak, król Danii rzeczywiście przyjeżdża na pierwszą wizytę zagraniczną do Polski. Bardzo dobrze. No. No to o tym żeśmy mówili, prawda, o tym kierunku skandynawskim i tak dalej. I to by, znaczy z pierwszą wizytą to pewnie pojedzie w ogóle na Islandię, ale zobaczymy. Ale to, że przyjedzie do Polski, no to jest dobry prognostyk. To na Islandię czy na Grenlandię? Na Grenlandię. Nie, na Grenlandię. No bo to jest... Ale Islandia jest też terytorium przecież. Nie. Islandia nie, ale Grenlandia jest terytorium. Przepraszam, po prostu za coś zakręciłem się. Więc to jest dobry prognostyk, bo cały czas tu mówiliśmy o tym, prawda, że kierunek skandynawski jest dla nas niezwykle ważny i po prostu jeżeli mamy taką wizytę, to ona powinna być doceniona, to po prostu jest niezwykle ważne. Tak? To dobra wiadomość, to znaczy, że jesteśmy jednak traktowani poważnie i liczono nas, tak? No to jest dobry sygnał, no to jest dobry sygnał rzeczywiście. Nie będziemy oceniać pana prezydenta i tak dalej, powstrzymamy się od tego. Z całym szacunkiem, ale przykład działania ministra Sienkiewicza, Budnara. Ja się z tym nie zgadzam, ale nie wiem, czy chcemy to dyskutować. Nie, no to mówię. Nie chciałbym, żebyśmy dyskutowali naszych wewnętrznych problemów, bo wydaje mi się, że jest kwestia, że kwestie są ważniejsze zewnętrzne. Jazon pytał o doktrynę użycia broni atomowej Francji. Oczywiście, że nie jest ofensywna, żaden kraj nie ma, z wyjątkiem Rosji i Korei Północnej nie ma ofensywnej doktryny użycia broni atomowej. Znaczy, Rosja w zasadzie też nie ma ofensywnej doktryny. Ona mówi eskalacja, w celu deeskalacja przez eskalację. Tak, ale Rosja przyjmuje możliwość użycia broni atomowej w odpowiedzi na użycie broni konwencjonalnej, więc w tym sensie ofensywną. W 1939 roku Edmund Beków, wydzów śmigłych, rozmiaru rosyjskiego. No nie przesadzajmy, ukraińskie przeciwko naszej Italii. Nie, to ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Tak, broń atomowa służy tylko do szachowania, powiada pan Waldemar Wolny. Teoretycznie tak. Znaczy, broń atomowa przyczyniła się do tego, że pokój tak długo trwał w zasadzie, prawda? I nadal można powiedzieć, że mimo tej wojny ukraińskiej, no nadal jeszcze trwa. No jest, jak długo będzie to miało znaczenie, zobaczymy. No, tutaj Kingsboxa tutaj w sumie ma rację, że nie ma takiego znaczenia, co zrobi Sikorski czy ktokolwiek inny, bo wojna polsko-polska wszystkie wysiłki niweluje. Z przykrością zgadzam się, że przynajmniej bardzo utrudnia wszelkie wysiłki na polu międzynarodowym tak, i może staramy się to cały czas mówić. Dość często z człowiekiem Xboxa polemizuję, ale tutaj ten sygnał jest istotny. Tak, niewątpliwie. Jest tak, że może być świetny minister zagraniczny, ale jeśli państwo jest w stanie takiego tego, no to on może być bardzo dobrym wykładowcą na uniwersytecie, ale co z tego, tak? Znaczy dla państwa nie jest tak. No to Polur jest obraźliwe, zupełnie bez sensu, bo nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać. Nieprawdziwe, no nie przesadzajmy. Tak. No. Jeszcze jedno pytanie, chyba musimy zbliżać do końca, dobrze? Bo ja chciałem jeszcze powiedzieć trzy zdania o Davos. No właśnie, to wyjdźmy już do Davos. Może zajrzyjmy na końcu, ostatnie pytania, które mamy.
Pan Robert Kasprzyk, tak, znaczy nie jest, tylko jest problem z kredytem na zakup uzbrojenia w Korei. Jest gorzej, bo w projekcie rządowym, tym, który napisał już tam premier Morawiecki, bo on został przejęty przez obecny rząd, nie ma 25 miliardów na polski wkład własny na te zakupy, który jest przewidziany w umowach z Koreą. I tu zaczyna być problem, bo nagle 25 miliardów jest trudno znaleźć. Znaczy, ja rozumiem, że to był pewnie pomysł taki, że gdzieś właśnie się to uciło z jakiegoś Banku Gospodarstwa Krajowego albo lewą ręką przez prawe ramię, ale w budżecie państwa tych pieniędzy po prostu nie ma i Koreańczycy są lekko zdenerwowani, że za chwilę może być z tym kłopot. Także... No to wracamy do Davos. Jeszcze na podsumowanie, tak, bo tak, Davos wybaczcie zaczęliśmy. Państwo, że nie wszystkie pytania, ale w wypadku Davos ja powiem tak. Nie zauważyliśmy w Davos Dnia Indyjskiego. Przyjechało kilku ministrów rządu Indii, nie było premiera Modiego, ale było kilku ministrów rządu Indii, którzy wystąpili generalnie z komunikatem w jakimś sensie antychińskim. To znaczy, że Indie są gotowe do przyjęcia inwestycji, że Indie są gotowe do zajęcia miejsca Chin, że Indie posiadają stosowną infrastrukturę, że Indie zapraszają inwestorów i że Indie są największą, najliczniejszym krajem świata i chętnie zastąpią Chiny. To zostało powiedziane właściwie wprost. Więc jest to włączenie takiej turborywalizacji chińsko-indyjskiej na poziomie biznesowym. Bardzo ważne wypowiedzi, które kompletnie nie zostały u nas zauważone, bo z kolei w wypadku Chin wystąpienie premiera Li Qianga komentowane przez wszystkich było takie trochę, przyznam, żałośliwe. Li Qiang powiedział, że Chiny wracają na ścieżkę wzrostu, czyli przyznał, że z niej spadły i że przecież Chiny są wspaniałym miejscem do inwestowania. No, i że uwierzcie mi, że Chiny są dobrym miejscem do inwestowania. Chyba to tak dokładnie Li Qiang powiedział, co jest o tyle śmieszne, że Chińczycy przez całe dziesięciolecia nie musieli tego mówić, bo inwestorzy pchali się drzwiami i oknami. Co by oznaczało, że tutaj następuje pewna może nie zmiana warty, ale te szalki tej wagi chińsko-indyjskiej zaczynają się lekko przesuwać na korzyść Indii. Kolejna rzecz to jest znowu prawie niezauważona, koalicja na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Podpisana przez ONZ, przydaje się ONZ nawet do tego, choćby ONZ jest w Davos, prawda? No tak, się pojawił, tak. Tu nie ma sprzeczności. Przez wielkie firmy, w tym te wielkie firmy technologiczne, przez część rządów, niestety polskiego rządu w tym zestawie nie ma, ale może będzie w przyszłości, i wreszcie przez wiodące uniwersytety światowe. To jest próba właśnie zapobieżenia no, takim nieszczęściom, jak nam się zdarzyło dzisiaj, czyli na nagłego wypadnięcia z sieci, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo w sieci rozumiane jako minimalne zapanowanie nad tym straszliwym chaosem, bo chaos jest gorszy od fake newsów, który powoduje w jakimś sensie nawet rozkład społeczeństw, bo myślę, że część tych kryzysów społecznych, tych podziałów wojen polsko-polskich, amerykańsko-amerykańskich jest efektem tego chaosu w sieci internetowej. Kolejna rzecz, która też nie została u nas zauważona, a powinna być szczególnie przez ten prawicowy komentariat, to dość niesamowite wystąpienie Javiera Milei, który... No
Ale w gruncie rzeczy on powiedział trochę prawdy, że świat, że wy jesteście w ogóle tym wszystkim kapitalistom w Davos, że wy jesteście socjalistami i ten socjalizm powoduje upadek świata, że świat musi wrócić do tradycyjnych wartości kapitalistycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście wszyscy się z tego trochę śmiali, ale tylko trochę, bo Javier Milei rozpoczyna w Argentynie niesamowity eksperyment ekonomiczny. Robi wszystko na odwrót. Jak mu to przypadkiem wyjdzie, no to się okaże największym górą świata. Zaczną się protesty chyba, zobaczymy. Protesty się zaczynają zawsze. Tak. I wreszcie ostatnia rzecz, wypowiedzi zbieżne właściwie szefów Rezerwy Federalnej i pani Christine Lagarde, która jest szefową Banku Europejskiego, na temat tego, że w połowie roku przewidują obniżki stóp procentowych, co ma pobudzić inwestycje, ale łącznie z zastrzeżeniem, że te obniżki cen stóp procentowych, żeby nie były potraktowane, żeby nie były powodem do nadmiernego optymizmu dla firm. Że właściwie powiedzieli, że właśnie wyście już skonsumowali te obniżki tak naprawdę w optymizmie gospodarczym, więc to też sygnał podwójny, sygnał tego, że czołowe postacie światowej gospodarki patrzą względnie optymistycznie na przyszłość, a jednocześnie chłodzą pomysł na bardzo szybkie rozkręcanie inwestycji w nadziei na wysoki spadek stóp procentowych. No i ostatnia rzecz oczywiście to jest bardzo zdecydowany głos i Antony Blinkena, i większości polityków Zachodu co do konsekwentnego wspierania Ukrainy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, ale to jest ważne, bo to jest też wojna psychologiczna w pewnym sensie, prawda? No i nie powiedziałeś jeszcze o tej prawdziwej dwunastce, prawda, z tą polityką. Nie będę się pastwił, mówię. Z przykrością odnotowuję, że głównym nurtem informacyjnym dotyczącym Polski były właśnie te cienie panów Kamińskiego i Wąsika, które snuły się gdzieś za naszym prezydentem. Patrzenie przez dziurkę od klucza, wiesz, i tej, było bardzo dobre. Proszę Państwa, 2,5 godziny. Serdecznie Państwu dziękujemy za bardzo dynamiczną dyskusję. Tak, i wracamy za... Pani Grażyna Nowacka pyta, czy sugerujemy obowiązkową służbę wojskową. Żaden polityk się na to na razie nie zdobędzie, ale cała Europa o tym w tej chwili rozmawia. Tak, niewątpliwie trzeba, w wypadku Polski przynajmniej, trzeba rozważyć sensowny sposób budowania rezerwy wojskowej, bo jej w ogóle nie mamy. Znaczy, studiowaliśmy w czasach, kiedy była tam, jak to się nazywało? Szkoły podchorążych rezerwy. Tak, i no, to był w dużej mierze czas stracony i myślę, że do tego by nie należało wracać, natomiast no, należałoby jednak wrócić do, że tak powiem, sensownych zajęć dla wszystkich chętnych, czy takich odbycia, powiedzmy, takich szkoleń dla wszystkich chętnych, proszę pani, bo w tej chwili mamy ogromny problem, prawda, że jak z tą służbą wojskową długoterminową, że po prostu załamiemy nasz biznes, prawda, i wiele jednoosobowych firm i tak dalej. Natomiast to, co nie znaczy, że nie należałoby zupełnie zaniechać wiedzy wojskowej. Natomiast na pewno należałoby wprowadzać pewne przedmioty w szkole podstawowej, które służą pewnym umiejętnościom, które przydają się w obronności państwa. Na przykład obsługa dronów,
prawda, no takie prawda, korzystanie z różnych technologii satelitarnych i tak dalej, i tak dalej. Się bronią. Ale no też posługiwanie się bronią. No. Zamiast człowiek tej broni nie ma. Usposobienie obronne w liceum miałem, prawda, wychodzili na strzelnicę, no tak, prawda, i strzelaliśmy. Do dzisiaj pamiętam wszystkie pozycje strzeleckie. Prawda, i nawet pewna rywalizacja, prawda, do tej tarczy, która się nazywał karabin, jak się nazywał KBKS, iśmy strzelali z tego. Tak, prawda. Pan Tomasz Wesołowski nam zarzuca pomijanie pytań albo przekręcanie cytowanych. Cenzura, jak się patrzy. Otóż, panie Tomaszu, o matko, dwie nie. uwagi. No to, po pierwsze, prawem gospodarza jest wybór pytań i to nie jest cenzura, bo no, jest układ gospodarz-goście, a po wtóre, jeżeli zarzuca pan pomijanie albo przekręcanie, to proszę podać przykłady tego przekręcania. Zwłaszcza pomijamy rzeczywiście bardzo wiele, nie dajemy rady po prostu na wszystkie pytania. Odpowiedzi to jest oczywiste. No, staramy się odpowiadać na to, co jest w głównym nurcie debaty. Na pewno nie jest naszym... Robimy to naturalnie, rozumiem, no bo tak, zwłaszcza ja zupełnie czasami inaczej rozumiem pytania i państwa komentarze niż ty, no to jest taki urok języka i działania naszego mózgu i tak. Nie ma na pewno w tym złej woli, jeśli w ogóle tak się dzieje. Także pozdrawiamy pana serdecznie, tak. Jeśli pan ma takie wrażenie, to jest nam przykro. Na pewno nie jest to cenzura. Ale nie, też nie jest naszą intencją cenzura i... Pozdrawiamy państwa serdecznie, tak, do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Bardzo i wszystkiego dobrego i w ogóle bardzo prosimy odpoczywać jeszcze, jak ktoś ma ferie.